Czyli tak jak mówię, mamy tutaj to miejsce i tutaj na rzucie sobie stworzymy, znaczy na rzucie mamy pokazany ten komin w tym miejscu, więc spokojnie możemy sobie tutaj to miejsce no, wykorzystać, nawet nie będziemy lewo-prawo przesuwać, damy sobie to po prostu dokładnie tak jak nam to wskazuje rzut i teraz włączę z powrotem podłogę i tutaj ściągnąłem, tak jak mówię, z ArchiAppa ściągnąłem sobie ten wkład kominowy, także mają tutaj bardzo dużo tych wkładów, kratki kominowe tak samo, można by z tego, no nawet warto by z tego skorzystać, żebyście po prostu Państwo nie musieli od początku tych rzeczy modelować, natomiast tutaj akurat kratki, one chyba nie mają modeli 3D, no bo nie ma tych oznaczeń, tutaj mamy też piece wolno stojące, tak żeby się potrzebowali Państwo i potrzebowały Panie kozę, tutaj do wizualizacji to również można wysokiej jakości modele sobie ściągnąć do wnętrza właśnie z tej strony i one tu mają 3DS-y, DWG, SketchUpowe formaty również, więc nie powinno być żadnego problemu. No i tutaj mamy te wkłady do zabudowy, tak samo, ta sama historia. Ok, to tutaj tak jak mówię, ściągnąłem ten wkład, no i teraz go sobie dopasujemy, Ctrl-C kopiuję. Nałożyłem na niego tylko materiał szyby i wkładu kominowego żeliwa. W zasadzie można by nawet już na tym etapie nałożyć materiał w V-Rayu, żeby on się już nam skopiował, ale to zrobimy później. I tutaj go wklejam. Ctrl-V. I postawimy go, jak się tylko wklei. Myślę, że nie jest na tyle duży, żeby nam wyszedł poza tą zabudowę ściany. Jeżeli by się tak zdarzyło, to pokombinujemy trochę lewo-prawo, przesuniemy tą część ściany. Dobra, niech się to wklei. No, okej, okay, jest. Dobra. No i trzeba by go obrócić w drugą stronę, czyli daję narzędzie obrotu, litera Q. Klikam, przeciągam, klikam ponownie. 180, Enter. No i dopasujemy go sobie tutaj. Może wyłączę na razie 2F piętro, stropy i pierwsze piętro. No i tutaj mamy ten kominek. Mogę dać widoku od góry, czyli zakładce kamera. Tutaj to mam na prawym nawiasie kwadratowym, przełączenie z perspektywy na rzutowanie równoległe. To już powinniście Państwo pamiętać ten skrót, bo dość często go o nim wspominam. No i tutaj damy sobie to w ten sposób, tylko tu muszę się upewnić, że mam w odpowiednim miejscu ten wkład. Ok, czyli tu jest komin spalinowy. No to tak naprawdę musiałbym to przesunąć. Czyli w tą stronę łapię i przesuwam. O, 26 cm około. No wiadomo, że to jest, wiecie, istotne, aczkolwiek gdzieś tam pole manewru lewo-prawo jest. Chociaż my tutaj staramy się raczej, żeby to było symetryczne. W tym wypadku, w przypadku takiego projektu. A może to nawet wyśrodkuję, czyli złapię sobie lewo-prawo. I jeszcze raz, uderzam Alt, przełączam w ten sposób te punkty środkowe i wtedy sobie mogę złapać ten środek w łatwy sposób. No i on na posadce betonowej by po prostu sobie stał, aczkolwiek można by go nawet nieco dźwignąć, jeżeli byśmy chcieli zgodnie z tym zdjęciem z inspiracji, jeżeli byśmy go chcieli, chwila, gdzie ja to mam, już to włączę, jeżeli byśmy chcieli sobie popatrzeć, no on jest nieco dźwignięty tutaj, więc w zasadzie moglibyśmy zrobić to samo. Czyli najpierw sobie wyrysujemy podkład betonowy, powiedzmy, nie wiem, 15 cm wyżej, żeby był po prostu nieco dźwignięty. Potem w tą stronę i potem tutaj, powiedzmy, dotąd. No i zmniejszamy lewo-prawo. No i do nóg go stawiamy i robimy z tego grupę. Troszkę rozszerzę, troszkę w tą. Ok, i to by było w porządku. Czyli mamy te dwa elementy. Oczywiście rurę możemy też rozszerzyć, jeżeli chcemy. Jeżeli nie chcemy, możemy po prostu dorysować
linię pionową tutaj, no bo to tak samo może wyjść na potem na rysunku technicznym. Może to mieć sens, żeby uwzględnić taką rurę jednak od razu. Tak. Żeby po prostu potem do layouta to już było, żeby faktycznie było widać, że ona nam wchodzi w ten komin. Tą sobie przeciągniemy. I tutaj nam by wchodziła w ten komin. Jeszcze raz. Blokuję oś, przesuwam. O. No i na razie niech to jest w ten sposób. Trochę dźwigniemy. Ok. Dobra, i teraz tak. Teraz dalej, dalsza część zabudowy, czyli dam sobie to zdjęcie w ogóle tutaj w środowisko SketchUpowe, żeby mi było łatwiej obczaić tą inspirację. Ok. Coś takiego. Jeżeli tak wsadzamy zdjęcie bezpośrednio z pulpitu, to trzeba je potem odkleić, unglue. I można by je nieco przeskalować. Możemy nawet przeskalować na tą samą szerokość, co tutaj mamy te drzwi od kominka, czyli tutaj powiedzmy będzie 65 cm jakieś. No to założymy tutaj podobnie, damy 65 cm. Rysuję linię, zaznaczam jedno i drugie i sobie daję narzędzie miarki. Klikam od punktu do punktu, 65 cm, Enter. Chcesz przeskalować? Chcesz. I teraz zrobię sobie kopię tutaj w dół. No już widzę, o ile mam się obniżyć. I dzięki temu mniej więcej mogę sobie to zrównać. O, na razie coś takiego. No i jeżeli mi ściany starczy, na pewno trzeba to będzie zrobić nieco węższe. Nie będziemy mieli tu takiego aż wielkiego rozrzeźbienia, natomiast możemy sobie od razu ukraść tutaj te profilowania. Czyli tutaj one są dobrze widoczne, więc po prostu biorę na tym zdjęciu i obrysowuję w tą stronę, albo wejdę najpierw do tego zdjęcia, resztę ukryję i tak będzie łatwiej. W tą stronę, tak, raz, czyli po prostu wyrysowuję ten profil, mniej więcej tak jak on idzie. Tak, tutaj w prawo, w dół. I potem zaraz sobie to uszczegółowię nieco bardziej. O, tutaj zrobimy w ten sposób, czyli pionowo, potem jeszcze tak. Troszkę to zrobię inaczej. I tutaj ten profil w tą stronę. I teraz tak, wchodzę do tych elementów, zmienię sobie narzutowanie równoległe i tutaj sobie porobię fazy. Czyli raz, czyli lekkie cięcia. Tutaj w tą stronę. Chodzi o to, że jak puszczę to narzędzie wyciągnij wzdłuż za chwilę, to żeby... Na liniach prostych nie ma cięcia 45 stopni, na liniach pionowych i liniach poziomych. A jeżeli lekko je skręcę w ten sposób, to wtedy od razu mi się to fazowanie, to cięcie 45 stopni pojawia. I to może mi ułatwić robotę. Tutaj zrobimy jakiś łuk. No i tutaj może być w tą stronę lekko. O, do góry. I tutaj w tą stronę. To usuwam gumką. Tutaj sobie znowu też zrobię może takie lekko łukowe. Łukowy element, ok. No i tutaj powiedzmy jeszcze o, takie ścięcie. I teraz tak. Dobra, tą część sobie puścimy po takiej literze U, czyli w tą stronę i w tą stronę. Zaznaczam wszystkie trzy linie, raz, dwa, trzy i biorę narzędzie wyciągnij wzdłuż. Klik i klikam na tym profilu, klik. I on mi się utworzył w taki sposób. I teraz tak, widzę, że może dobrze by było jeszcze jednak tutaj trochę to ściąć, żeby to wyglądało może nieco lepiej. Teraz spróbuję ponownie. Klik i byłoby. Obracam w drugą stronę. Wygładzimy w sobie te płaszczyzny. Ok. Albo tak, odgładzimy całość i wygładzę tylko te części tą i tą, tak żeby nie wygładzać tych cięć. Widzicie, cięcia tutaj nie są zaznaczone i wtedy jak wygładzę, to cięcia 45 stopni zostają bez zmian. No i teraz mogę z tego zrobić komponent, czyli tam detal 1 na przykład. Zrobię sobie z tego kopię, albo jeszcze nie, właściwie to nie ma znaczenia na razie. Z tego elementu na pewno zrobię kopię, a to sobie popchnę trochę dalej, albo jeszcze nie. Z tego zrobię kopię, wychodzę z grupy, wklejam w miejscu Shift V i obniżam sobie to
do podłogi. I teraz ten element, to sobie możemy zrobić nieco chyba inaczej, chociaż w sumie ten profil wygląda ciekawie. To by było prawdopodobnie coś takiego. W ten sposób. Czyli tu by była mniejsza część. Już wydaje mi się, że to by było coś takiego. Czyli tutaj na pół. Tutaj na 3. Przez 3. I teraz to by było wcięcie jedno. A to by było wcięcie drugie. Powiedzmy w ten sposób mogłoby być. O, na przykład coś takiego. Ok, teraz tutaj w tą stronę, te usuwamy, to usuwamy, a to zostawiamy. I teraz ten profil powinien nam się tu już ujawnić, czyli to sobie wycinamy. Ctrl C, zaznaczam całość, usuwam, Shift V, wklejam i za chwilę sobie zrobimy sobie odsunięcie tutaj od frontu, bo zwróćcie uwagę, że ta część ona jest odsunięta, czyli tu jest taka ramka wychodząca i ta część wklęsła jest, jest wklęsła właśnie. Czyli ten element sobie odsunę najpierw powiedzmy na 3 cm, potem powiedzmy na 1,5 cm do środka i teraz mogę ten profil wykorzystać. Ile on ma? 0,73. To może jednak cofnę, 0,73 dam i teraz biorę ten profil, kopiuję go, obracam narzędziem obrotu o 90 stopni, tak, i dociągam tutaj do góry, klik i potrzebuję ten obwód w tym momencie. Ten obwód jest mi potrzebny po to, żeby móc puścić to po tym kształcie, czyli zaznaczam podwójnym kliknięciem płaszczyznę, z shiftem odznaczam, daję Ctrl C, kopiuję, albo Command C na Macu, dwa razy klik, wchodzę do tego obiektu, i wklej w miejscu, edycja wklej w miejscu i wyciągnij wzdłuż i na profil klik i on mi się zrobił również w ten sposób. Tutaj nie mamy tego cięcia 45 stopni, zwróćcie uwagę, czyli tutaj nam brakuje jedynie tego elementu, czyli tego lekkiego ścięcia w tym miejscu, czyli zetnę klik i to usuwam i teraz powinna się zrobić po całości. No i teraz mam to cięcie tutaj, zobaczcie, zrobione w sposób automatyczny. I teraz tak, to mogę sobie odsunąć do środka tą płaszczyznę, tak, i tutaj odsuwam w tą stronę, może 0, no niech będzie 0,17 albo 0,1, nawet żeby lekka różnica była, albo dobra, do końca to zrobię. To można zrobić nawet w innym kolorze, nic nie stoi na przeszkodzie. Teraz tak, te boki na razie zostawimy, tutaj ten profil byłby taki jaki jest. Tutaj ta część będzie wyglądała bardzo podobnie jak ta pionowa, będzie wyglądała bardzo podobnie jak ta pozioma. To właściwie możemy sobie zaznaczyć oba elementy, zgrupować je i zrobić komponent. No i mogę obrócić to o 90 stopni i dźwignąć nieco wyżej. I ona będzie węższa, ale już tu nam powinno się to w miarę ujawnić. Teraz tak, zrobię sobie warstwę JPG kominek, żeby móc to ukryć na warstwie w razie potrzeby. Dobra. I teraz tak, te trzy elementy je sobie dopasujemy do tego kominka, czyli te dwa możemy zrobić jako komponent. Dociągam tutaj na prawo, tak, i tutaj to sobie na razie przesunę. Teraz ten element, trzeba by się zastanowić, jak on głęboko ma wchodzić, ale tutaj jest ta obramówka na modelu, więc tak naprawdę wszelki kamień i tak dalej, on prawdopodobnie by dochodził do tego miejsca. Byłby tutaj tą zabudową, czyli wziąłem narzędzie prostokąta i narysuję sobie tutaj taką płytę, powiedzmy 2-centymetrową, tutaj z tej strony, tutaj z drugiej strony, tutaj dotąd, tak, bo tu by było właściwie to oparcie o ramkę, to nawet mógłby iść głębiej. Czyli to jest, jakby widzicie, zaleta konkretnego modelu 3D, tak, tutaj bym musiał dojść głębiej i tutaj byłoby odsunięcie na klamkę, na ten zawias, na zamknięcie znaczy, ok, czyli to było w taki sposób gdzieś i tutaj do góry za chwilę, i ten tak samo trzeba by było symetrycznie odsunąć, żeby zobaczmy ile to ma, 1,65, no to zrobię tak samo o 1,65. No i tutaj już widzę, że to mi się ustawi.
Z kontrolem robię kopię w drugą stronę, przytulam to od tej strony i mogę go w sumie lustrzanie odbić. Czyli minus 1, enter, na wszelki wypadek, jeżeli zacznę wprowadzać jakieś symetryczne wzory tutaj, to będzie się to automatycznie ustawiało. No i teraz tak, dalej ten element, jego sobie dopasujemy tutaj na... Jeżeli słyszycie Państwo darcie się dziecka, to moja chrześnica, także przepraszam za drobne trudności, no ale nic na to nie poradzę. I teraz tak, make unique, tworzę z tego unikatowy, bo to jest ten sam komponent co tutaj, więc żeby nie ingerować w jego wygląd, wygląd tego po lewej i po prawej, to trzeba zrobić unikatowy. No i teraz zobaczmy z powrotem ten... Ok, tutaj to jest wyrównane, czyli to muszę sobie dać nieco wyżej. O, i tutaj ten profil nam idzie dalej, zwróćcie uwagę. To jest to. Więc właściwie musiałbym to puścić najpierw też po tej samej, po tym samym kształcie. I one tutaj... Dobra, to będzie takie wcięcie, czyli tutaj ten profil, który mamy, jego zredukujemy, bo on jest... Właściwie potrzebujemy tylko tą część. Tak, gdzieś tą. I tu do góry i to sobie skopiuję. Wycinam. Wklejam 90, enter. No, poszło nie w tą stronę, co trzeba. Obrócę to w drugą stronę. 180. Grupuję, Ctrl X, wycinam z tej grupy, bo jestem w komponencie. Escape, Shift V. Wklejam w miejscu. No i teraz mogę to już swobodnie obrócić. To jest na tej samej wysokości. I teraz po prostu na enter wejdę i dociągnę to tutaj. I teraz zaraz nam to wyjdzie, ile trzeba tego ściąć właściwie. Bo to nam na razie wchodzi tutaj, zobaczcie, jedno w drugie, ta geometria. Dobrze by było, żeby takie coś się nie działo, tylko trzeba by to sobie wyrównać. I tutaj się zastanowimy, o ile chcemy się cofnąć. Czyli tutaj właściwie, o, tutaj mamy taką sytuację, tu jest ta dodatkowa ramka, to też zrobimy. Ok. To teraz to sobie, no właściwie tego nie będziemy cofać, to będzie w tym samym miejscu. Jedyne co trzeba zrobić, to dać to wyżej. Czyli tak, tą część dociągnę sobie tutaj do tego miejsca. Czyli biorę narzędzie Stretch by Area. To jest to narzędzie, które już powinno być dla Państwa w miarę znajome. I zaznaczam, bo tutaj mam dwie grupy. Prawda? Jedna i druga. Więc jeżeli nie chcę tego rozbijać, tylko chcę to mieć w grupach, to zaznaczam ten stretch by area, ramkę, mam to zaznaczenie czerwone i dociągam sobie tutaj. I już to powinno wyglądać lepiej. Teraz z lewej strony jeszcze, z prawej strony zaznaczam stretch by area, przeciągam, klikam ponownie, szukam osi właściwej i dociągam. No i teraz mam bez liczenia, bez mierzenia właściwą odległość na tej ramce. Tylko tutaj chyba trzeba by było zrobić jednak to profilowanie. Dobrze by to było zrobić. Tak, to może zrobię to właśnie też w ten sposób. Jeszcze troszkę podwyższę te dwa elementy. I tutaj z shiftem blokuję oś, klik, dociągam. I co? O, nie udało się. To może spróbuję to oszukać lekko. Wyjdę z elementu i tutaj dociągnę do klik. I nikt się nie połapie. Myślę, że może to tak być. Natomiast tutaj potrzebowałbym jeszcze ten profil, czyli akurat ten konkretnie, czyli sobie to skopiuję, Ctrl C, wychodzę z grupy, Shift V, grupuję, wycinam i wejdę sobie do tego elementu i tutaj mogę to wkleić w miejscu, obrócę tylko to o 180 stopni, jeszcze o 90 albo 270, ok, dobra, i teraz dociągnę to po prostu tutaj w to miejsce. No i push-pullem mogę wejść do grupy i push-pullem to popchnąć, a teraz przeskalować w jedną stronę i w drugą. I powinienem mieć ten detal tutaj już ładnie zrobiony. Teraz tak, to sobie wygładzę, to mam wygładzone. Ok, no już się nam ta rama tu powoli ujawnia. Teraz tak, ta część, wyłączę ten JPG, ta część może być zgrupowana w sumie razem. I teraz trzeba by było to obrócić, czyli 90, enter. I tutaj sobie damy wyżej, tylko ten JPG, włączmy go na chwilę. Jeszcze i sprawdźmy. Ok, tu są równe odległości, góra, boki i góra, więc tak naprawdę trzeba będzie jeszcze dźwignąć ten cały wkład. Czyli może zmierzę sobie to w ten sposób, ile tu mam konkretnie.
4,9. No to zrobię tak samo. Czyli po prostu tutaj ta część leci do samej góry. Będzie na 4,9. Tak. I potem dociągam z lewej. Dociągam z prawej. I tą część zabudowy, tak samo ten profil, trzeba by było pociągnąć tutaj push-pullem. No bo on nam tutaj będzie, no nie maskuje nam tego w całości. Teraz te dwa elementy raz dociągnę i drugi, albo spróbuję, to są komponenty, ale dobra, to zaznaczę jeden i drugi. Dociągam narzędziem skali. No i teraz już mi się tutaj ujawnia, ile muszę dźwignąć właściwie ten wkład, żeby to miało sens. No myślę, że jakieś 9,8 cm. 9,8, dobra. No i tutaj teraz tą część 9,8 również. Ewentualnie mogę to trochę jeszcze poszerzyć. A tutaj na pewno... Tutaj by właściwie mogło być miejsce na pogrzebacz i tak dalej. Różne tego typu rzeczy. Więc w sumie zrobimy sobie to tak. Odsunę to do środka narzędziem odsunięcia i wsunę to głębiej. Damy sobie na przykład na 40 cm. Niech będzie taka zabudowa. No i tutaj dalej potrzebujemy sobie zrobić te boki. Czyli teraz mamy dwie opcje. Albo możemy po prostu to pociągnąć dalej, albo moglibyśmy spróbować zrobić kopię tego obiektu i nieco go przesunąć. I zrobię sobie to tak. To odsunę w tą stronę. I teraz to są komponenty i one są komponentami lustrzanymi. Więc teraz jakbym to zgrupował i jeszcze raz zrobił komponent i teraz spróbuję zrobić kopię w ten sposób. Najpierw dociągnę na zero róg do rogu. Może jeszcze raz. Dam rzutowanie równoległe. I muszę dokładnie w tym miejscu złapać. I dociągnąć do tego rogu. Dobra. I teraz mogę się odsunąć tutaj do środka, powiedzmy o 4 cm. I tutaj na zewnątrz o 4. I powstaje nam coś takiego, taka bryła. I wydaje mi się, że to będzie miało właśnie sens, żeby to tak wyglądało. No i dalej tutaj sobie zrobimy. Jesteśmy jakby wewnątrz lustrzanego komponentu. Więc możemy sobie tak naprawdę zrobić element kolejny, wewnątrz tego lustrzanego komponentu. No i tutaj sobie zrobimy to wypełnienie do dołu. To zgrupujemy ponownie jako płytę. I tutaj ten element sobie skopiujemy w całości, czyli to jest to i to. Możemy to zgrupować razem, tylko zanim to w sumie zrobię, dobrze by było to, albo nie, jeszcze tego nie będziemy docinać, bo w sumie teraz chyba to będzie jednak lepsze. Skopiuję, łatwiej będzie potem zmodyfikować. I tutaj w ten komponent lustrzany wklejam, Shift V i obracam to o 90 stopni i już jak widzicie mi się to samo będzie zaraz ustawiać. Ta część, ona będzie dużo krótsza. Dociągam ją tutaj w lewo i tutaj wyrównuję klik. I teraz ten element muszę go zrobić jako unikatowy, bo on jest z tym przednim również był połączony, więc unikat. I teraz zrobimy sobie ten stretch by area. Przesuniemy i dociągniemy do ściany klik. Dobra, i to by było ten element. Jego sobie przesuniemy. Tak. I wydaje mi się, że takie zakończenie, chociaż można by się pokusić o drugą kolumienkę. Zobaczmy, jakby to wyglądało w takim wypadku. Chociaż nie wiem, czy już nie jest zbyt bogato w takim wypadku. Chyba sobie darujemy. Będzie prosty marmur jakiś tam. I teraz może tak, jeszcze kwestie związane z cokołami, czyli cokoły. Właściwie tu mogłyby dochodzić te cokoły, czyli tutaj jak mamy ten cokół z listwy przypodłogowej, to są jakby no integralne części. Gdzieś trzeba to jednak puścić i dokończyć, połączyć jedno z drugim. Czyli tutaj sobie dociągniemy tą listwę przypodłogową od futryny tej samej, no od samej tej opaski tutaj dotąd. A i w ogóle może warto by było jednak to na przykład poszerzyć nieco. Albo ten element trochę go popchnę jeszcze w tą stronę. Powiedzmy o 2 cm. Dobra. Przepraszam Państwa na moment. Potrzeba. Dobrze jestem. Więc tak, ten element... O, albo wiem co tu zrobimy. Tutaj po prostu zrobimy kolejną ramkę, tylko że ta ramka będzie... też odsunięta w ten sposób.
Czyli tak, 3 cm, tutaj też 3 cm odsuniemy, 3 Enter, to wciągniemy tak jak to, o 0,56, tak, albo 0,7 najpierw, teraz tą część skopiujemy, Ctrl C, tą wkleimy tutaj, Shift V wklejam w miejscu, dociągnę najpierw na 0, potem dociągnę do lewej strony, sprawdzam jak to się prezentuje, za daleko, złapię jeszcze raz z lewej, dociągnę do krawędzi, no i teraz mogę zrobić po prostu z tego dociągnięcie do prawej strony. Czyli tutaj z prawej łapię, strzałka w lewo, blokada osi, dociągam, no i teraz mogę zrobić jeszcze jedno odsunięcie i tutaj do tej krawędzi i teraz mogę tym wrócić. Ok, dobra, i teraz no chyba wygląda to nie najgorzej. I tutaj właściwie rozwiązuje to dylemat tej listwy przypodłogowej, bo nie ma potrzeby, żeby to tak naprawdę dociągać do tamtej strony. Wystarczy, że zakończymy sobie to tutaj z tej strony i tutaj i klik. Obracam w drugą stronę, dociągam i wygładzam. I z drugiej strony zrobimy to samo, czyli ten element kopiuję w tą stronę. I zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie tutaj od tej strony. Tutaj jest w porządku, natomiast tutaj trzeba by było na pewno jeszcze... No, tu jest jakaś wnęka, można by to w sumie wykorzystać na jakąś półkę. Tu w sumie możemy to nawet zrobić, bo to aż się prosi, żeby tu była jakaś zabudowa. To może zrobię właśnie to w ten sposób. Zaznaczam obiekt. Wyciągniemy to na przykład na wysokość tej listwy. Powiedzmy dwa wyżej. I potem jakaś ramka. Powiedzmy, o, będzie to coś takiego. Do środka dwa. Tutaj do góry, zabudowa aż do sufitu, włączę wszystkie te warstwy, tak, i tutaj może być coś też na tej zasadzie, czyli tą część kopiuję, Ctrl C, to sobie zgrupuję, albo w sumie nie zgrupuję, może to być takie rozbite, i tutaj do belki, klik, i w sumie moglibyśmy to nawet, taki potykacz się nam tu trochę robi, więc może byśmy to zaokrąglili jednak tutaj. To tak zrobimy. 20 boków na rogu, albo możemy zrobić to łukiem z jednego punktu, znaczy dwóch punktów, ale tego pierwszego rodzaju i zrobię tak. Klik, przeciągam, klik ponownie, rysuję łuk. Tak, i teraz mógłbym to zgrupować razem i dociągnąć skalą. I teraz mogę ten wywalić, a ten sobie po prostu zetnę. Raz. I teraz skopiuję tą sztukę tutaj i tu będzie druga sztuka, klik. I teraz mogę to najpierw wygładzić i potem usunę się części nadstające. Raz, dwa. Ok. I tą listwę, jeżeli chcemy, żeby ona miała taki sam kształt jak ten element, to musielibyśmy ją po prostu puścić dokładnie po tym kształcie, czyli ten kształt sobie skopiować. Jego najpierw trzeba było zespawać, bo on jest, zobaczcie, każdy jest osobnym segmentem, więc prawym przyciskiem, i to jest, tu się nadaje to narzędzie Care Wizard, czyli do tworzenia krzywych. I on nam to zespawał, kopiuję Ctrl C, tutaj wklejam Shift V, dociągam do końca, klik i tutaj w drugą stronę, w prawo, klik. No i teraz mogę zaznaczyć po prostu tą listwę, celowo obróciłem ją na zielono. Właściwie nawet nie pamiętam, ona się chyba, jak ją narysowałem, powtórzyłem, to była na zielono. Natomiast chodzi o to, że on nam od razu utworzy to w dobrym kierunku, jak weźmiemy narzędzie wyciągnij wzdłuż. Klik. No i teraz wystarczy oczyścić fixitem, wygładzić i jest w porządku. Także to by było. Tutaj jeszcze tylko ten materiał na listwy, ten tak samo. I dobra. Teraz ta dolna część jeszcze zostałaby, czyli tutaj potrzebowalibyśmy tą zabudowę skopiować na osi pionowej, tak, i tutaj sobie dociągniemy do tej części, czyli to było gdzieś dotąd, to sobie zwężymy i to będzie jeden pasek tego kamienia, te w sumie możemy dociągnąć do końca i tu będzie drugi pasek. Albo może z jednego kawałka, tak, może zrobię to z jednego kawałka. Natomiast tutaj zrobię drugi kawałek, czyli to sobie jeszcze cofnę o 2 cm. Albo nie, bo na tym stoją nogi. To zostawię tak jak jest, skopiuję to, wklejam w miejscu, grupuję
i popchnę to powiedzmy o centymetr tylko, albo o pół centymetra. A tutaj sobie wrócimy o centymetr. I łącznie to będzie miało 1,5. Tak. No i tutaj jeszcze ta część wewnętrzna, ona też, żeby nie była w betonie, dobrze było, żeby była w jakiejś okładzinie, czyli to sobie całość skopiuję, Ctrl-C, a to cofnę najpierw o 1,5. Wychodzę z grupy, wklejam w miejscu i tą skorupę też sobie cofnę z pogrubieniem o 1,5. I dzięki temu mam elementy już prawidłowo technicznie. No i teraz mogę tą część mógłbym zrobić też powiedzmy w tej ramce, żeby to wyglądało w miarę spójnie, czyli make unique, bo tu jest szersza ramka, 3 cm, 0,7 cofam i skopiuję sobie tą ramkę górną, albo tą boczną, tą pionową. Tak, to kopiuję i tutaj wklejam. To grupuję, wklejam w miejscu, obracam sobie 90, no i push-pullem przeciągam, znaczy narzędziem przesuwania, klik, dociągam. Mogę w sumie to teraz rozbić, tak naprawdę, i przeciągnąć sobie narzędziem zaznaczenia pełnego, tylko najpierw dobrze było, bo zwróćcie uwagę, tutaj z racji tego follow me, wyciągania wzdłuż, tu mam podzielone linie. Fixitem mogę to naprawić, on mi to scali w jedno i teraz mogę zaznaczyć w bardziej spójny sposób. I tutaj dociągnę to od tej strony dotąd i tutaj z prawej od tej strony dotąd do prawej strony. Jeszcze raz na osi klik i dociągam klik. Ok. No i mogę to z powrotem zgrupować, zrobić komponent. No i mamy takie elementy. To mogę sobie, możemy sobie to rozbić. Tak. No i tutaj ten element nam został. To możemy usunąć, a tą ramkę i tą ramkę raz, dwa. Ctrl X wycinam i wklejam tutaj Shift V. No i teraz to na przykład jeszcze mogę ewentualnie trochę sfazować, czyli zaznaczę te trzy linie, zrobię odsunięcie i teraz te trzy linie na osi zielonej, powiedzmy 0,3. O, mógłbym zrobić coś takiego. Dobra, i teraz tak. Dobrze by było jakiś konkretny materiał temu przypisać i jeszcze dodatkowo, no tu już się za bardzo nie cofnę, bo się zacznę wbijać w ten komin. Tutaj ta część... To chyba było 9,8. Tak, trochę wyżej. Dobra. I chociaż właściwie mogę to wrzucić w jedną grupę i wtedy skutek jest taki, że nawet jak będziemy dźwigać cały, modyfikować to dalej, to ona się będzie z tą rurą modyfikowała. Podnosiła się będzie ta rura razem z nim. Dobra, to byśmy mieli. Teraz tak, zobaczmy dalej tego JPEGa, co tu mamy. Czyli tak. Tutaj jest ta półka potem jest jakaś zabudowa, lustro, no to myślę, że zrobimy to podobnie. Czyli ten element, zrobimy sobie ten blat, tylko ten blat, on ma też swój profil, bardziej czy mniej jednak widoczny, ale tu jest raczej proste, to mogę to zrobić na tej samej zasadzie, czyli wezmę narzędzie łuku, dam 10, narysuję najpierw prostokąt, to sobie zgrupuję i od tej strony tak, i od tej strony podobnie. Czyli tutaj skopiuję ten kształt, minus 1 i tutaj dociągnę w drugą stronę, klik. To usuwam. Już mam ten profil mniej więcej, mogę mu jeszcze przypisać, a jaką ma wysokość, 2,6, no to damy mu na przykład 3 cm. No i teraz ten element jak mam, przesunę sobie całość, powiedzmy dotąd. Nam to wchodzi znacznie głębiej, więc w sumie możemy sobie tak naprawdę zrobić ten blat szerszy i jeszcze na przykład jakiś element tam umieścimy, czy jakąś zabudowę dodatkową. Czyli tak, to sobie zgrupuję i puszczę to najpierw po ścieżce, czyli wyrysowuję sobie tą ścieżkę. Tutaj powiedzmy, ile tu mamy odległości? 1,7, no to tu zrobię tak samo, 1,7, żeby wystawało. Potem w drugą stronę, tutaj tak samo, 1,7. W tą stronę. Dociągam. Tak. Dotąd, ok. I teraz ten element, to mogę wywalić. To mam cały obwód zrobiony. I biorę, zaznaczam całość, odznaczam podwójnym kliknięciem ten
profil, biorę narzędzie wyciągnij wzdłuż i wyciągam. No i on mi się tutaj będzie wcinał tą, zaraz część sobie usunę, ta, która wchodzi w ścianę, natomiast te części mogę je po prostu dociągnąć push-pullem. No i tu byśmy to mieli. Teraz ta dalsza zabudowa, to nam wchodzi w komin, więc trzeba by było po prostu wyznaczyć. Najlepiej zrobić to tak, biorę, rysuję narzędziem bryłę, która posłuży do cięcia i wyśrodkuję ją. I to będzie po prostu coś takiego. Czyli tą bryłą utniemy tą bryłę. Entity info, mamy informację o modelu, jest to bryła solid, to jest też solid, czyli to, tym solidem mogę wyciąć w tym solidzie. No i mogę to rozbić teraz. I mam wycięcie. I teraz dalej. No, czyli właściwie to byśmy mieli. Może jest to trochę za daleko, więc w sumie mógłbym to troszkę wciągnąć. Sprawdzę jeszcze, czy to jest faktycznie wyśrodkowane, bo coś innego do końca mi to się zgadza. Dobra, teraz by się zgadzało. Tak. Zgadza się, czy się nie zgadza? Sprawdzę jeszcze raz. O. Jest punkt środkowy w grupie i teraz 2,34. Dobra, z tej strony by było. Tak. I z tej strony by było. Ok, to teraz zwężę całość, czyli włączę geometrię ukrytą, bo bez geometrii ukrytej czasem ciężko jest zaznaczyć te krawędzie. Czyli włączam geometrię ukrytą na V. Pociągnę tutaj w, powiedzmy, 1,5 cm w tą stronę i 1,5 cm w tą stronę. Czyli zaznaczam wszystkie części i 1,5 narzędziem przesuwania. Tutaj tak samo od tej strony. Zaznaczam 1,5 na osi zielonej, bo stwierdzam, że to jest jednak za głęboko to nam wychodziło. No i dobra, i teraz tak, te wszystkie elementy wycinam, Ctrl-X, wychodzę z grupy i wklejam je tutaj do grupy tego kominka. No już by to było. Teraz następna rzecz. Tutaj potrzebowalibyśmy na pewno jakiegoś zabezpieczenia, czyli w podłodze będzie miejsce na ceramikę albo jakiś kamień, to można by to po prostu od listwy przypodłogowej w sumie do listwy przypodłogowej zrobić, czyli tutaj gdzieś powiedzmy 50 cm i tutaj dotąd, o, w taki sposób, czyli teraz tu zetniemy raz i dwa i oddzielimy sobie to po prostu jako osobny materiał, czyli będzie no, niech będzie po prostu kamień. Ok, tak, i tutaj sobie nałożymy ten materiał. Dobra, i dalej tą część górną, czyli można by tu zrobić, nawet pokusić się o jakieś szafki, znaczy nie szafki, tylko jakieś może na środku na przykład jakieś pionowe lustro, a po bokach miejsce na książki. Myślę, że może to będzie wyglądało, czyli w tym samym stylu co tutaj. Tą kolumienkę sobie skopiujemy, wyjdziemy z grupy, wklejam w miejscu, pociągniemy to wyżej, żeby to miało jakąś spójność. Tutaj zrobimy trochę miejsca na, powiedzmy, jakieś kwiaty, czy nie kwiaty, tylko jakiś bibelot czy cokolwiek, bo kwiat raczej to nie byłby tu dobrym pomysłem. I tutaj zrobimy z tego unikatowy, to pociągniemy całkiem do sufitu, czyli od tej strony złapię, dociągnę do płaszczyzny sufitu w ten sposób. Z drugiej strony zrobimy to samo, czyli tu sobie skopiuję tą sztukę i też ją lustrzanie odbiję. Na minus 1 Enter. I teraz jak dołożę następne elementy, czyli tutaj można by w sumie też zrobić... Albo zrobię tak właśnie, że tutaj będzie lustro, a po bokach będzie miejsce na półki, na książki. Może by to nawet nie wyglądało tak źle. Spróbujemy. Czyli tu sobie skopiujemy znowu. Czyli widzicie, cały czas jakby korzystam z tych elementów. Jeżeli mamy to pogrupowane, to możemy takie robić sobie dosłownie klocki Lego z tego. Czyli tutaj skopiuję, zrobię unikatową. Tutaj tą część w sumie sobie przeciągniemy. Albo mogę to nawet porozbijać, tak, i przeciągnę po prostu na osi niebieskiej, bo orientacja osi jest zmieniona, czyli musiałbym ją po prostu zmienić ponownie narzędziem osi. Tym narzędziem. Raz, dwa, trzy. Oj. Jeszcze raz. Raz, dwa. No. Dobra. I tak zatwierdzam zmianę osi. No i tutaj dociągnę w prawo. Co to by było? Tutaj
mamy na dole tą ramkę. Tą ramkę sobie zrobimy w ogóle w... Czyli tak, kominek, kamień 1. Ta będzie ciemna faktycznie, bo to może to ciekawie wyglądać. Tutaj to będzie już... To może być też w sumie ciemne. To tak samo. Te części tak samo. To będą z czarnego marmuru na przykład. Okej, ta część tak samo. Dobra, to jest. A to będzie z jasnej części, z jasnego marmuru, z jasnego kamienia. Czyli teraz zrobię sobie tą samą ramkę i tutaj za tą ramką będzie płyta. A tutaj będziemy mieli po prostu... O, tylko tak. To musimy skopiować w taki sam sposób. Czyli ten element kopiuję tutaj do góry. I wyrównam go sobie z tym tylnym. Czyli tutaj dotąd. Tak. To by było wtedy spójnie. Tą część sobie zrobimy tak samo. Czyli tutaj skopiuję 90. Właściwie chyba dobrze by było to jednak pokazać w ten sposób. Jak tutaj jest. Albo zrobimy to inaczej. Tym zakręcimy. Czyli zrobimy z tego, z tych elementów unikatowe. Make unique. I pociągnę to trochę dalej. Albo w ogóle mogę zrobić lustrzane odbicie. Ctrl C. Kopiuję tą część. Łapię za skalę. Minus 1. Enter. I Shift V. I on mi zrobił z tego lustrzane odbicie. To sobie scalam w jedno. I mam coś takiego. Teraz nie mam tego dylematu, że coś mi tu będzie za mało wystawało. Mogę po prostu sobie skopiować tą część do góry. Kopia z rotacją w poziomie. Tą sobie dociągnę tutaj. Tą sobie na pewno zwężymy. Albo dociągnę ją, chociaż tak, jeszcze ją może nie zwężymy, tylko rozszerzymy troszkę. Czyli tutaj dociągnę do lewej strony i tutaj do dołu, żeby ona była w tej samej formie. Tak, i tutaj ten element zwężymy i dociągniemy to w prawo. Tak, ewentualnie, o, to jeszcze chyba coś nie wyszło. Zaznaczam, klikam, przeciągam, klik. Coś mi tutaj przekasza tą geometrię, spróbuję to oczyścić. Dobra, udało się. Fixit mi to naprawił. Tutaj dociągnę w tą stronę. No i to by było tutaj też w tą stronę. To mogę trochę oszukać skalowaniem. Nikt się nie połapie za bardzo, że proporcje się nam zmieniły minimalnie. O parę tam jakieś czasem ułamki milimetra tak naprawdę. Dobra, to tu wciągnę. I teraz ten element bym miał. To teraz zrobię sobie tak samo kopię tego elementu i scalę go w jeden z tym elementem. Przepraszam za moment znowu. Dobra. Jestem. I tak. Tutaj dalej. To obracam o 90. I mogę sobie w sumie zrobić właśnie coś takiego, tylko tutaj to będzie węższe. Czyli ten element daje jako unikatowy. On jest cały czas komponentem symetrycznym. To sobie porozbijamy. Zaznaczam wszystkie części po lewej. I dociągnę to. Albo w ogóle spróbuję to jeszcze fixitem najpierw. Nie, fixitem tego nie oczyszczę. Nie, wiecie co? Nie będę tego rozbijał, tylko zrobię to tym stretch by area jednak. Bo się ta geometria zaczyna fanzolić. Albo to najpierw oczyszczę. Oj, teraz zaznaczę i tutaj dociągam klik. I to by było. Natomiast tą część... O, i teraz jest fajny motyw, żeby to zrobić cięcie 45 stopni. Fazowanie. Czyli tutaj po prostu zrobię cięcie do tego miejsca. 45 stopni. Ścinam to raz. I tutaj to samo. W tym elemencie ścinam to też w taki sam sposób. I dociągnę do dołu i już nie będę miał kolizji. Klik. Dobra, jest w porządku. No i teraz tą kolumienkę, w sumie ona by tu się mogła... ona by się... Chociaż nie będzie, jak przesadzę z ilością, to nie będzie tu miejsca na książki. To raczej zrobię to w sposób prostszy. Czyli ten element skopiuję, wchodzę do symetrycznego komponentu, wklejam to, 90, Enter. No i tutaj przeciągam na osi zielonej.
Zapisuję. Dawno nie zapisałem, a gdyby się to posypało, no to miałbym pewien problem, bo już jest sporo roboty zrobione. Ok, ten element byłby w taki sposób. No i tutaj mogę sobie tylko taki pasek, powiedzmy paru centymetrowy, pociągnąć do góry. I trochę trzeba by go wyrównać tutaj z tą częścią. Czyli powiedzmy niech będzie o, w taki sposób. No i teraz jak to mamy, można by tu wprowadzić jakiś ewentualnie jeszcze wałek wykończeniowy, ale na razie niech to tak jest. I teraz zrobię sobie to miejsce na książki. Czyli zaczniemy sobie na przykład 20 cm głębokie. Tutaj w prawo, czy może 25, żeby nawet na jakąś grubszą książkę było. I płyta w dół, powiedzmy 2 cm. Tak, potem kopia tej płyty do góry. Tutaj do tej strony. Tak, to może też wychodzić w sumie 2 cm wyżej. Tak, myślę, że to nie będzie przeszkadzało. To ewentualnie możemy sobie nawet pociągnąć dalej, żeby miało się to na czym oprzeć. No i teraz jak mamy te elementy, to znowu płyty boczne. Też 2 cm. 2 cm na skali wpisuję. Dociągam do góry. Raz, dwa, trzy. Grupuję. Robię z niej komponent. Tutaj dociągam do drugiej strony. No i teraz z tej strony robię sobie kolejną płytę. 2 cm. I zamykam to w tą stronę. No i już mam tą wnękę. Tutaj sobie to Ctrl X wycinam. Wklejam to w tą stronę, żeby symetrycznie mi się pojawiło też na drugiej stronie. No i teraz te części po prostu sobie nadam jeszcze jedną półkę. Trochę ją cofnę do tyłu, o powiedzmy o pół centymetra. I teraz ten element sobie wytnę. Albo nie wytnę, tylko zjeżdżam tym niżej. Teraz do góry z kontrolem, strzałka w górę, żebym miał równe podziały. To najpierw wjechałem tym jakby do korpusu, potem łapię za dół i do dołu, do góry klik. I teraz daję przez na przykład 4 Enter. I sprawdźmy odległości. 28 cm. No to myślę, żeby było w sam raz. Można to jakieś podświetlenie LED-owe też przyjąć za chwilę. No zobaczymy. No powoli myślę, że zaczyna to wyglądać, ta zabudowa. No i teraz tutaj ta płyta jeszcze jedna, czyli z tej możemy skopiować Ctrl-C. Wklejam Shift-V 2 cm. I tutaj do góry. W tą stronę. To sobie zgrupujemy. I to już jest miejsce na lustro, aczkolwiek to lustro też można by zrobić w jakimś odsunięciu. Czyli powiedzmy ten profil cały byśmy sobie skopiowali. Czyli zrobię sobie coś takiego. Jak chcę wydobyć profil z gotowego elementu, a już go nie mam, to robię sobie płaszczyznę. I wchodzę tutaj w tą płaszczyznę i daję po prostu przednik płaszczyzny z modelem. I on mi tworzy ten profil sam. I teraz mogę go po prostu wydobyć. Czyli chodzi mi o to dokładnie, o ten element. To wyrzucam, to wklejam w miejscu, przesuwam. Teraz ten profil, mogę go po prostu tutaj sobie złapać i wykorzystam tą płytę. Tylko tutaj potrzebuję sobie zrobić jeszcze jeden podział na osi. Klik, strzałka w górę. Na osi pionowej to kopiuję, Ctrl-C. Ten obwód, raz. I teraz tutaj make component. Mogę też w sumie zrobić to cięcie lekkie, bo zobaczcie, tu mam na tym mniejszej części profilu mam to cięcie, a tutaj tego nie mam. Czyli tu zrobię coś takiego tak samo, czyli trochę ten profil zmodyfikuję. No i teraz wklejam w miejscu Shift-V, mam to zrobione i teraz daję wyciągnij wzdłuż, klik i na profil klik. No i już mi się to fajnie zrobiło tutaj ta faza. Dobra, i teraz pozostaje zrobić to lustro, czyli możemy w sumie to lustro zrobić też jakoś, na przykład raz, dwa, może z podziałami, to będzie ciekawiej wyglądało, może właśnie w ten sposób to zrobimy, czyli tutaj raz, czyli takie wcięcia, takie frezy, tutaj będzie jeden podział, czyli to sobie kopiuję Ctrl-C, wychodzę z grupy, tutaj wejdę w tą ramkę, to zgrupuję, wkleję w miejscu lustro, Enter. No i teraz zrobię najpierw sobie podział, czyli powiedzmy podział na 3 i tutaj podział na 3.
albo 4. Przez 4, tak jak ilość półek. Raz, dwa, trzy, cztery, to może cztery też tu będą pasowały. Przez cztery. Ok, coś takiego mam. I teraz z tego jednego lustra sobie tylko zrobię komponent. I teraz zrobię fazę 0,3 na przykład. Odsunę to o 0,3. Tak samo. No i teraz ten element, te wszystkie pozostałe wywalam. Ten z tego, jako że on jest komponentem, to robię z niego sobie kopię. Tylko muszę złapać z prawej strony. Stawiam teraz razy 2 Enter, potem razy 4. Łapię za samą górę, z kontrolem robię kopię, dojeżdżam do dołu, klik, razy 3 Enter. No i mam to zrobione i teraz materiały. Czyli kominek kamień 1. Tu będzie lustro. Lustro. Tak. To będzie druga część i tu będzie biały marmur. To zaraz to kodem kolorystycznym załatwimy. Albo właściwie moglibyśmy to załatwić od razu. Jest na tej stronie Share Textures. Bardzo fajne są marmury. Tutaj mamy tekstury. Ona jest też darmowa do dowolnego użytku. I mamy tak. Marble. Gdzie mamy marble? Już spróbujemy znaleźć. Tak, i tutaj jest. No, są różnego rodzaju te, o, na przykład takie. One są naprawdę dobrej jakości. Myślę, że weźmiemy takie coś. Jeszcze ten ciemniejszy Stardust albo ten. No, niech będzie ten w sumie. I tutaj są tekstury. Pobieram, powiedzmy 2K wystarczy. A tutaj ten drugi też 2K wystarczy. 2068 pikseli. Czyli mamy te dwa. Wycinamy. To jest tutaj grupa trzecia. Zrobimy sobie folder tekstury. Tak. Wypakujemy jedno. Wypakujemy drugie. I one prawdopodobnie przychodzą jako... Te możemy usunąć. One przychodzą jako PNG pliki. Więc ten zajmuje 5 mega. Zobaczmy. Tak, PNG. On zajmuje 5 mega w tym momencie. I to jest dobrze zoptymalizować. Dlatego, że... I w ogóle chyba wywalimy te części... tego marmuru, te brązowe. Czyli w gimpie go otwieram, chociaż nie, zostawimy, to nie wygląda źle. Po prostu go zapiszę jako JPEGa, czyli to będzie ten marmur ciemny, diffuse, kolor JPG. Bo tak jak mówię, one są jako PNG zapisane na tej stronie i może być nawet jako 80% jakości. I tak nie zauważymy różnicy, ten byłby, tak, to jest to. I ten drugi to samo, czyli diffuse, otwórz za pomocą. I jako, że on jest może trochę za ciemny, jego najpierw rozjaśnimy z lekka, czyli kolory, poziomy lekko pociągniemy w prawo, znaczy prawy suwak w lewo. I teraz eksportuj, to będzie ten biały. JPG. Tak, i też niech będzie na 80% jakości i to wystarczy. Ona chyba nie jest bezszwowa ta tekstura, ale to nie będzie jakiś problem dla nas. Bo tu są akurat takie elementy, które nie muszą być koniecznie, to nie muszą być materiały bezszwowe. I teraz tak, ten ciemny najpierw sobie zrobimy, czyli podepniemy po prostu teksturę. W panelu materiały SketchUpa idę do edycji, na tym kominek kamień 1. Tak, i teraz ta grupa trzecia tekstury, Star Black, no i ten podpinam i powinien stać się widoczny. Dobra. I teraz tak. Tu by było dobrze odwrócić to w drugą stronę na pewno. Tak. O, widzicie, jest cięcie faktycznie widoczne, czyli w takim przypadku trzeba po prostu pozycję zmienić. Aha, i zwiększymy rozmiar tej tekstury w ogóle, na przykład na 150. Jeszcze raz. 150. Okej. Okay. Teraz albo przesadziłem chyba, może 120. Dobra, i teraz tekstura, pozycja, sprawdźmy pozycję, mogę trochę poszerzyć jeszcze ewentualnie, no i tutaj nakładam ten materiał, tutaj na te ramki tak samo, to nakładam, tylko że żeby ona faktycznie nam tutaj płynęła, trzeba by tą zrzutować, tekstura, zrzutowanie, projected. I teraz to pobieram, tą zrzutowaną,
nakładam na tą część, żeby ona nam płynęła tak samo. I teraz zobaczcie, wygląda to jak jeden spójny fragment. Na moment. Dwa chwilka. Proszę. I teraz dalej. Czyli te mamy zrobione. Tutaj sobie też obrócimy tą teksturę, żeby nam płynęła wzdłuż. Może tak. O, coś takiego. Tą sobie pobierzemy, nałożymy. No i dobra, tu byśmy mieli tą część. Chociaż może ta część wewnętrzna będzie chyba jednak lepiej wyglądać, jak będzie biała. Zaraz zobaczymy. Chociaż to nie będzie do końca mądre, bo tam się jednak będzie zbierał syf z pieca, z kominka. Więc tak. Ten byśmy mieli, natomiast ten drugi kominek kamień 2. Użyj obrazu tekstury. I tutaj ten marmur. Dam mu na przykład wielkość 150. No i teraz nakładamy po kolei na elementy. Czyli teraz fakt, że to są wszystko komponenty, będzie nam tutaj skutkował znacznie szybszą robotą. Raz. Nałożymy. Ewentualnie mogę spróbować V-Ray UV Tools Triplanar Projection, czyli rzutowanie z trzech kierunków. Tutaj też możemy spróbować tym samym sposobem. Triplanar Projection powinien nam tu pomóc, czyli V-Ray UV Tools, rzutowanie z trzech kierunków. Tylko nie do końca nam to się robi bezszwowo, nie? Jednak trzeba to będzie zrobić chyba ręcznie. Czyli ten element tak i ten tak. Ten sobie znowu zrzutujemy, tekstura pozycja projected. Ok, muszę go jednak trochę, o, 90 stopni rotacja, żeby on się nam ustawiał tutaj prawidłowo. I teraz tak, tekstura jest zrzutowana, pobieram z niego, z altem i wchodzę tutaj do tej. Zobaczcie, ona się nam powinna ustawić zgodnie, bo jest teraz zrzutowana tak samo i ona nam się scala jakby w jeden element, w jeden kształt. Tutaj muszę to rzutowanie wyłączyć na tym boku. Projected wyłączam. Tak, tylko dobrze by było mniej więcej to zrównać jedno z drugim. Albo tutaj spróbuję też wyłączyć Projected i po prostu, o, nałożę z tej strony i nałożę z tej strony. Bo na takie niuanse trzeba jednak zwracać uwagę, żeby się to prezentowało odpowiednio. Tutaj dalej. Tutaj jest, nie musi być zrzutowana. Tak, tutaj nałożymy. Tutaj to samo, nałożymy tekstura, pozycja, rotacja 90, o, coś takiego niech będzie, nałożę, tą sobie zrzutuję, projected i tą sobie zrzutuję. I teraz tą, tak, o, tutaj znowu jest ta kwestia, że ta część nie powinna być zrzutowana, tekstura, wyłączam rzutowanie, nakładam to w całości. I teraz powinno to już grać. Dobra. I w ogóle chyba muszę ją jeszcze zedytować i pozbędę się tego żółtego koloru z niej, bo ona ma, zwróćcie uwagę, taki żółty odcień lekko. Czyli musiałbym zrobić kopię kolor, desaturacja i desaturacja. I teraz nawet jeszcze ją trochę rozjaśnię. Tak. I eksportuj. O, i nawet podpiłem nie tą, co trzeba. Marmur biały. JPG. Dobra, eksportuj. I teraz spróbujemy nawet z niej zrobić bezszwową. Czyli seamless. W Gimpie w filtrach wpisuję seamless. I w sumie chyba, no, nawet to zadziała. Wydaje mi się, że nie będzie tragedii. Czyli ułatwimy sobie znacznie robotę, jeżeli ona będzie bezszwowa. Ok, i teraz z pulpitu to jest ta. Podepnę ją tutaj bezpośrednio i podmienimy ją na tą bezszwową. Czyli tekstury. O, no i od razu lepiej. Od razu lepiej. I teraz dalej tutaj w tą stronę to sobie rozbijemy projected. Tutaj w tą stronę. Tutaj trzeba by ją zrzutować przynajmniej na tej płaszczyźnie projected. Pobieram z niej, wchodzę tutaj, nakładam, już mi się ładnie zrównują. Tutaj dalej, to wiecie Państwo, to wszystko jest po prostu, ma znaczenie pod kątem
potem wizualizacji. No bo jeżeli tekstura będzie spaszczona, to nieważne jak ładny to będzie kominek, zaraz się każdy połapie, że to nie wygląda zbyt realnie. Więc dobrze o takie rzeczy zadbać. O, tutaj sobie pobierzemy akurat ten czarny, może to będzie lepiej wyglądało. Projected wyłączamy, nakładamy i trzeba by to rozszerzyć albo przesunąć. Także no, to mapowanie tekstur jednak jest dość istotne. O, i tutaj spróbujemy zrobić sobie rzutowanie od... albo nie, bez rzutowania. Spróbujemy po prostu z geometrią ukrytą. Będę pobierał każdą następną. Tak, następna. Z Altem pobieram następną. Nakładam i on powinien mi to na tych łukach nałożyć optymalnie. Ok, tu by było. Dalej, dalej. Dobra. Ok, ten bok zostawimy już tak jak jest. Dobra, to by było. No i dalej. Tutaj sobie nakładamy. Tą jedną zrzutujemy. Texture projected. Pobieram z niej. Wychodzę do tych ramek i rzutuję. I potem dalej. No, ta może nawet ta symetria zostać. Tutaj sobie zrobimy to samo. Zrzutowana. Tutaj na tym lustrze to samo. Zrzutowana. I tutaj te boki. Raz. O, tutaj nam trzeba rzutowanie wyłączyć na chwilę. Projected wyłączam. Tak. I tutaj ona mi się nie do końca nakłada. O, tak, teraz jest ok. I tutaj ta sama historia. Nakładam i to tylko robię jako zrzutowaną. I tą nakładam tutaj. No i tutaj może te ramki, znaczy te części, te półki tak samo fajnie było, żeby były ciemne. To tutaj jeszcze tylko nałożymy. Czyli jest sporo takiego klikania, no ale jednak uważam, że jeżeli to jest pogrupowane w ten sposób, to potem jest łatwiejsza robota w razie jakichkolwiek zmian. W razie jakby klient uznał, że nie, że on jednak chce to troszkę poprzesuwać, no to jak nie macie tego odpowiednio pogrupowanego, no to niestety będzie z tym trochę albo znacznie więcej roboty. Natomiast jeżeli te rzeczy są pogrupowane, no to tak naprawdę nie stanowi problemu modyfikacja, rozszerzanie proporcjonalne itd., itd. Także to wszystko ma tutaj znaczenie. I tą sobie zrobimy jako ciemną, czyli raz, dwa, trzy, te wytniemy, wkleimy tutaj. OK, i ona jest z drugiej strony również. No i te będą jako ciemne. Ale tak, tylko części. Może ta. To sobie obrócimy w drugą stronę. Nałożymy. I ta tylna też. A półki mogą być w sumie białe. Z białego marmuru. Rzutowanie. Tylko tak, zaznaczę raz, dwa, trzy. Zgrupuję je. Rozbiję. Nałożę niezrzutowaną teksturę. Żeby po prostu każda była inna i teraz mogę sobie poprzesuwać to narzędziem tego random rotate, czyli depatternize'u, rozbicia wzoru. O, tutaj w tą. Ok. No i mielibyśmy to, myślę. Teraz tak, jeszcze tylko ta ceramika. Na granicy podłogi nie jest głupim pomysłem sobie zrobić sobie po prostu listwę maskującą, tak jakby to faktycznie było. No wiadomo, że są techniki jakieś tam silikonowe, można to wypełniać inaczej. Natomiast ja uważam, że to nie przeszkadza, żeby mieć tam faktycznie taką listwę jakąś aluminiową. Ctrl-C, kopiuję, wychodzę z grupy. Shift-V wklejam w miejscu i już mam ten obwód. Ten obwód, po którym pójdzie ta listwa. No i teraz potrzebuję jej profil, czyli nam 1,5 cm, powiedzmy 0,3 maksymalnie wysokości, no i tutaj do dołu. I teraz mam ten element tutaj wyrysowany, tylko muszę jeszcze go sobie, ten łuk zrobić, czyli tutaj dociągnę w tą stronę, tak, tu do góry klik i teraz wyciągam wzdłuż, czyli mam zaznaczenie całości, wyciągam wzdłuż. No i tutaj będzie ta listwa, czyli tak, teraz podłoga maskująca. Ok, zrobię jakimś ciemnym kolorze na razie, niech jest. I teraz ten materiał, to tutaj dobrze było też może, no może po prostu ten ciemny marmur. Chyba, że ten, a może ten jasny. Ten ciemny może być chyba za smutny.
tekstura, projected, wyłączam. Tu mogę sobie zrobić tak naprawdę Ctrl C, o 2 cm tym obniżyć. Teraz dam z powrotem ten materiał na te łączenia. I tutaj po prostu byłby wklejony kamień, więc można to zrobić poza grupą. 2 cm zjechać, no i teraz nałożyć ten marmur tutaj. Tekstura, rzutowanie. O. Byłoby coś takiego. No i wydaje się, chyba nie wygląda to najgorzej. Myślę, że całkiem zgrabnie. Ewentualnie można by jeszcze się tu pokusić o jakieś wykończenie na bokach, ale myślę, że to nie wygląda, naprawdę nie wygląda źle. Jeszcze jakaś tam listwa sufitowa, ewentualnie tak samo, można by ją dodać. Tylko teraz jest kwestia materiału. Kwestia materiałów, czyli ustawimy sobie wszystko pod kątem V-Raya i za chwilę zrobimy sobie też sceny, czyli przekrój, widok boczny, widok od frontu, no i przekrój poziomy pod kątem rysunku technicznego. Czyli pobieram materiał i zrobimy sobie jeszcze jakieś próbne wizualizacje oczywiście. Rozwiniemy. No. Co jest? Chwila, muszę chyba... Dobra, Extensions, V-Ray, File Path Editor. Czy tutaj się wszystko... O, Unexpected Error. Dobra, poczekajcie chwilkę, muszę zapauzować nagrywanie. Można tu wykorzystać... można tu wykorzystać to rozszerzenie do ukrywania danej warstwy na wszystkich istniejących scenach. To jest to JF Add Layer. Bo zobaczcie, że teraz... No na każdej scenie, jak dam sobie rzut funkcja parter na przykład, to zdjęcie jest tu widoczne. Dam rzut funkcja piętro, jest tu widoczne. Przekrój krótszy, przekrój dłuższy, wszędzie to zdjęcie jest tutaj widoczne, bo ono jest na warstwie RGB JPEG kominek. Czyli jeżeli mamy już jakieś sceny przygotowane, potem dołożymy nową warstwę, no to wtedy po prostu mamy taki problem, że ta warstwa jest widoczna na wszystkich istniejących scenach, domyślnie. A ten JF Add Layer, on nam daje możliwość, on jest na tym dysku Google, który na pluginach, które jeszcze mogę w sumie podesłać raz linka do tego, żebyście Państwo mieli do tego dostęp, czyli tak, KSA dane, pluginy. I tutaj w zakładce różne, w folderze różne, jest ten JF Add Layer 111, to jest to. Skopiujemy go sobie i wrzucę Wam go na czat. Gdzie to mamy tutaj? Ok, czat. O. Dobra. Powinniście to, panie, widzieć. Dobra. I teraz tak. Wracając do tego pluginu. On wygląda w taki sposób. JF Add Layer. Wybieram warstwę utworzoną. Ona jest ostatnia utworzona zazwyczaj jest na samym końcu listy. No i tutaj daję widoczność warstwy dla istniejących scen, daje ukryta. Widoczność warstwy dla nowych scen, daje ukryta. I daję apply, zatwierdź. I on mi wtedy automatycznie ukrywa ją na wszystkich scenach. Czyli teraz już nie ma tego problemu, że ta scena, no może tak naprawdę ta warstwa zostać w tym miejscu. Dobra, to wracając do V-Raya, najpierw zaczniemy sobie od szyby. Tak, szyba kominkowa. Dam sobie tu ten subsurface scattering. Reflection na prawo całkiem. Refraction. Może nie do końca, może prawie całkiem. Potem tak, wkład kominowy, żeliwo. No to tutaj też dam ten subsurface. Tu może być lekko metaliczny, metaliczność i reflection glossiness dam na przykład na 0,5. No i ciemniejszy kolor, żeby faktycznie to wyglądało bardziej jak żeliwo. Tutaj dalej ta część, ten marmur. Z marmurem jest o tyle prosta sprawa, że tam nie trzeba za bardzo nawet tych normal map, bo wystarczy... Jeżeli chcemy, żeby był mocno połyskliwy, no to wystarczy na zrobić mu tą warstwę reflection i jakieś tam powiedzmy 0,095 nawet. Ewentualnie bumpa można wczytać, bitmapa i tutaj damy sobie, gdzie to była grupa trzecia, tutaj tekstury, tak. I to jest ten, o, ta normal mapa. Ona jest bardzo delikatna. Gdzieś się tam minimalnie coś pojawi, jakieś niedoskonałości powierzchni. Damy sobie to na przykład na 0,3, żeby nie przeginać w ogóle już z tym. I to wystarczy. Na tym jest ten kominek 2.
ten biały marmur. Dam sobie znowu floor. Reflection całkiem na prawo 0,9, 0,95, tak samo. No i też bumpa dołożymy tego niebieskiego. Tą normal mapę, tekstury, white marble, no i tą normal mapę podpinamy. Zobaczmy, jak ona wygląda na zbliżeniu. Czyli ma jakieś pewne niedoskonałości powierzchni, no ale nie chcemy przeginać. Damy po prostu też gdzieś 0,2 mocy i to wystarczy. No i to by było załatwione. Jeszcze lustro. W przypadku lustra oczywiście dobrze by było wprowadzić od razu pod kątem layouta taki symbol, symbol po prostu, takie szafowanie. Ja to zazwyczaj wprowadzam po prostu rysując parę kresek w ten sposób, jedna następna, bo ułatwia mi to robotę i ułatwia to też prezentację potem, że od razu ktoś, kto ogląda taki model gdzieś właśnie podczas prezentacji, dokładnie wie, że to jest nic innego, tylko to jest po prostu lustro. Nie jakaś szyba, nie jakieś dziwne rzeczy, tylko no po prostu takie szafowanie pomaga. Czyli tak, linie pomocnicze, symbole. No i tutaj zrobię sobie to po prostu jako warstwę kolejną i potem można to po prostu włączyć, wyłączyć. Także do rysunku technicznego, mówię, będzie to w sam raz. Dobra, i teraz tak, tutaj, tu nam to fajnie wchodzi, tak, tu jest w porządku. No to możemy sobie spróbować w sumie, aha, nałożymy jeszcze materiał tego lustra, kominek lustro, reflection na prawo całkiem, metaliczność na prawo, no i kolor, znaczy rozjaśnimy nieco, tak, no i to by było. I teraz tak, zrobimy sobie wizualizację, zobaczymy, jak to wyjdzie, czyli render output, o, tutaj można włączyć bezpieczną ramkę, save frame, i damy proporcje ekranu nieco inne, czyli damy na przykład portret 4:5 i włączę. Jest widoczna ta bezpieczna ramka w tym momencie, czyli te pasy lewo-prawo, zobaczcie, po lewej i po prawej. To jest ta ramka kadrowania właśnie. Jak ją wyłączę, no to się zmienia kadr z powrotem, jak ją włączę, to się pokazuje. No i dam na przykład 2500 rozdzielczości, albo 3000, potem CUDA, czyli liczenie na karcie graficznej procesorze, hybrydowe damy. Max Stabilizam gdzieś na 7 czy 8. Kamera, autoekspozycja, auto white balance są włączone. No i tutaj, aha, jeszcze ta listwa maskująca, to w sumie ona mogłaby być jaśniejsza może, czyli ten kolor, tak bardziej, żeby marmur przypominała, znaczy no, może przesadzam, ale gdzieś tam jednak, o, coś takiego, czyli takie bardziej aluminium. Dobra, i teraz to by było, dobra, no to teraz dam mniejszy kąt kamery, na przykład, nie wiem, 70 stopni, oddalę widok, damy sobie ujęcie może od frontu, tak, teraz to ta kuchnia tu nijak nie pasuje, taka biedna, 75, no i kwestia jeszcze tych schodów, ale nie, schodów raczej nie zaczniemy już, bo nam czasu nie starczy. O, to trochę wyżej dam. O, niech będzie w taki sposób. Dobra. Sceny. I teraz tak. Kuchnia 1. Kuchnia widok 1. To będzie tutaj kominek. Widok boczny. Albo widok. Widok 1. Potem od frontu. Tutaj jest dobry myk, jak chodzi o ustawienie od frontu, tak centralnie. Można wejść do danej płaszczyzny i dopasuj widok. Prawym przyciskiem dopasuj widok i on wtedy dopasowuje widok dokładnie do tej płaszczyzny. I można sobie w ten sposób, w łatwy sposób wykadrować bezpośrednio do, na wprost danej płaszczyzny, na wprost danego elementu. Kominek, widok 2. Tutaj będzie w porządku. I tutaj wszystkie dam jako wyłączone z animacji. No i tutaj będzie kominek, widok 1, widok 2. No i jeszcze, a bo dobra, niech będzie. Spróbujemy to zrobić. Włącz do animacji. Najpierw będzie jedno, potem drugie. Ok, to najpierw ten boczny widok. Raz. Zapisuję. I odpalam próbę na czajniku. Sprawdźmy, jak nam się to tu zaprezentuje. Możliwe, że trzeba będzie jednak dołożyć trochę światła, bo ta autoekspozycja może nam tego nie załatwić.
Natomiast, no, okaże się. Zaraz się okaże. Tutaj mam. To będzie ok. No, tutaj to lustro nam. Powinno to wyjść pod Inoizerze w miarę. Tak. Dobra, to nam wychodzi. Dobra, tu się okaże zaraz. Zobaczmy, jak ten wkład kominowy wychodzi. Oczywiście wiecie, kwestia taka jak ogień w kominku. Mamy coś. Tam jest na tym kanale Architecture Inspirations. Ja rzadko to robię, więc nigdy nie mogę zapamiętać do końca. Architecture Inspirations. Tak. Ok. Wideo. I tutaj jest Fire, Realistic Fire. Tu coś takiego było. Już poczekajcie. O, jest. Jak utworzyć ogień? Jak utworzyć ogień w V-Rayu? To jest na wcześniejszej wersji V-Raya, natomiast jest bardzo, bardzo konkretnie wytłumaczona koncepcja, jak coś takiego zrobić. To ja wam to wyślę na czacie. W razie czego, jak któraś z pań by chciała się już zaznajomić z tym na własną rękę, bo ja przyznam szczerze, nie odświeżałem tych informacji, jak to zrobić, więc nie chcę tutaj mądrować, bo prawdopodobnie mi to nie wyjdzie tak od razu, więc na razie to pominiemy, ale tak jak mówię, jest jak najbardziej do zrobienia, bo to się ładuje plik PNG z kanałem przezroczystości i daje się mu emisję światła i on wtedy faktycznie powinien zacząć emitować to światło na wizualizacji. Nie wiem, czy nie przegrałem trochę z tą rozdzielczością. No ale dobra, to już niech się to policzy. Czy w międzyczasie są jakieś pytania? Czy to związane, czy nie, czy związane z tematem? Czy ktoś chce o coś zapytać, zanim nam się to tam nie policzy do końca? Ja chciałam zapytać. Tak. Z wystawiennictwa mamy jedno zadanie i mam taki pomysł na wystawę, ale za bardzo nie wiem, jak to zrobić. A może pani udostępnić ekran i nam pokazać na przykład? Nie. Nie mam jeszcze tego, dobra, więc tylko wytłumaczę. Okay. Tak. Mam umywalkę i kolorową i chciałam tą umywalkę zrobić tak, żeby się farba z niej wylewała i były takie strugi tej farby. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Wie pani co, no najłatwiej to by było zrobić za pomocą symulacji. Uh-huh. Czyli tak, są takie, już pokażę, to jest tutaj, chwila, Blender Tips, Quick Tips, jak to było, Blender Daily, ale w Blenderze generalnie. Już. Próbowałam tego Blendera, ale jednak dużo więcej czasu potrzeba na niego. No tak, to jest, pani, to jest prawdziwy kombajn, jak chodzi tak. O, ale już, ja to powinienem znaleźć, bo mam tutaj ten kanał gdzieś zapisany w zakładkach. Ok, Render Layer, M3, Blender, Cycles, Ice Storm. Gdzie to jest? Ok, render on to a photo, nie, best under miniature world. Dobra, chwila. Dodawanie mgły, nie. No, tu widzicie, no jest tego dużo. Już, o, wiem, gdzie to znajdę. Na Twitterze to widziałem. Jak ten gość się nazywał? Chwilka. O, dobra, jest. Jan van der Hemel. I on ma takie bardzo szybkie, fajne tutoriale i on też ma właśnie, o, Blender Secrets, to jest to. I tutaj jest bardzo dużo tych filmów, ale jest też Fluid. Jest Blender Fluid Simulation Part 1 Basics. I tutaj są, widzi pani, takie minutowe nagrania. O, tu na przykład jest ten, jak Fluid Material in Eevee, ale chodzi o to, że on pokazuje tutaj w paru krótkich filmach, jak faktycznie robić tego rodzaju symulacje. Więc no, byłaby pani tak naprawdę w stanie sobie to zrobić samodzielnie i wydaje mi się, że to by rozwiązywało problem. Ja pani wyślę tutaj. A jeśli, ale bez symulacji, tylko jako taką. No, można by tak naprawdę spróbować na przykład to wyrzeźbić, ale
No, No, coś takiego. ciężko by było, znaczy można, pokażę zaraz jak to wyrzeźbić, ale ta symulacja, no, byłaby dobrym wstępem, a potem dopiero jakby dokończyć jakby to rzeźbienie już można by ręcznie. Natomiast jak chodzi o rzeźbienie tego, to też, no, załóżmy, mamy jakąś tam, już wezmę sobie te sanitariaty, umywalki, wezmę jakąkolwiek umywalkę, no, na przykład taką, ta z tego koła. Wrzucę to do blendera. Tak, i tutaj. Zaimportujemy. Jest coś takiego jak SketchUp Importer. To jest darmowa rzecz. Można to zainstalować na blendera i wtedy można SketchUpowe pliki bez problemu sobie otwierać. Dobra, powinno nam się to zaimportować. Ok. I ona wygląda teraz w taki sposób. Dobra, i teraz tak. Ten element to wywalimy i teraz mamy tą łazienkę, znaczy tą umywalkę. Tam matkap i okej. Tak. I teraz to jeszcze sobie damy origin do center of mass. I teraz tak, jeżeli byśmy chcieli dołożyć jakiś element, no to można zrobić tak. Najpierw na przykład tkaninę, jakąś symulację, czyli od tego zaczniemy. Tak. Potem na przykład zrobimy kolizję, czyli o, jeszcze na przykład tak, rozciągniemy to w tą stronę, załóżmy, zaczniemy od symulacji tej tkaniny. Tutaj daję tą symulację, cloth, tkanina, i tutaj damy jako collision. I tutaj ten collision, tak, ja tu mam collision particle. Rigid body, spróbuję jeszcze też rigid body i passive. Passive, convex hull, mesh. Ok, spróbujmy. Dobra, coś takiego. Zrobiło nam się. Tylko teraz, no, znowu jest kwestia kolejnego tematu, czyli symulacji tkanin. No nie, ale załóżmy, że to by była jakaś dobra podstawa. Trzeba to zatwierdzić. Chwila, jeszcze raz zatwierdź. Tak. I teraz. Obniżymy sobie to i można nadać temu grubość. Czyli jeszcze najpierw zagęszczę siatkę, powiedzmy dwukrotnie. Zatwierdź, apply. I teraz dodam mu grubość, czyli solidify. I teraz popchnę to bardziej w tą stronę. Teraz to znowu zatwierdzę. I teraz mam siatkę. No nie, i tą siatkę teraz można tak naprawdę zacząć ją rzeźbić proporcjonalnie. Czyli wchodzę w tryb rzeźbiarski i tutaj. Mam coś takiego jak grab albo elastic deform. To najpierw to grab wezmę, czyli złapanie. No i mogę zacząć sobie to, widzi pani, na przykład w widoku od góry. Łapię i gdzieś tam rozciągam, to zmniejszam, to zwiększam. Także po prostu stworzyć jakieś takie wrażenie, że gdzieś tam mi to wypływa, gdzieś tam mi to wsiąka i tak No, dalej. coś takiego, Nie? ale nie wiem, czy to przeskoczy. No, wie pani, ja nie. Myślę, że to. No, taki pani sobie temat wymyśliła. To nie jest No, znowu takie proste, takie symulacje robić, ale no, jest to na pewno, no, nauka Blendera będzie skutkowała tym, że no, nie ma po prostu wtedy już tajemnic, bo jeżeli się połączy Blendera zwłaszcza, że to jest program darmowy, no nie? I dokładnie. można z... Wydaje się łatwy, ale po prostu czasowo chyba nie. No tak, no ja Chyba. nie twierdzę, że to się da No, ogarnąć chyba nie dam rady. chwilę, no nie? Ale no No, najłatwiej by to dokładnie. było zrobić symulacją, bo wtedy faktycznie no, symulacja załatwia sprawę, no nie? Bo tutaj to rzeźbienie, ono jest trochę do innych celów, ono jest do ustawiania po prostu bardziej tkanin i tak dalej. Zresztą jest też ten element, znaczy cały moduł do rzeźbiarskich rzeźbienie tkanin, tak to można określić. Czyli to jest znowu no, coś jeszcze innego. No ale załóżmy, no spróbujmy chociaż, jak już to pokazałem. To jeszcze nałożymy jakiś materiał na to, jakiś tam, nie wiem, czerwonawy i sprawdźmy, jak to się prezentuje. No i wychodzi nam z tego coś takiego dziwnego, nie? No, ale zapewne nie do końca o to pani chodziło, tylko tak jak mówię, no to by załatwiła symulacja prawdopodobnie. Czyli można, tak jak mówię, tymi krótkimi tutorialami można by to załatwić. To zapiszemy w międzyczasie. Tak. Także no. Wiadomo, może nie na tym etapie, wiecie, nie wymagam od was, żebyście opanowywały panie Blendera, no ale przyszłościowo na pewno ma to sens, żeby to Tak, wam się tak. zrobiło.
No, tylko czasu teraz. Krucho z czasem No mam. tak. Tutaj wprowadzimy jakąś. Wprowadzimy sobie tutaj jakąś może jakieś dodatkowe światło, żeby trochę to Ale dziękuję nabrało. bardzo. Proszę bardzo. Żeby to nabrało może życia. No tutaj, ale widzicie, jest w miarę okej. Ale myślę, że puszczę tutaj tego spota dołem. Znaczy tutaj powiedzmy ze dwa spoty w tym następnym ujęciu i zrobimy niższą rozdzielczość, żeby po prostu już nie przesadzać, bo to się za długo liczyło. Czyli tak, kominek jeden. Zapiszemy to. I zrobimy zaraz powtórkę, drugą próbę. No i cały ten detal, wszystkie te, widzicie, te profilowania i tak dalej, one tutaj wychodzą faktycznie dopiero na V-Rayu. Jakby nabiera to sensu, takie męczenie się z detalem. No i w ogóle właśnie rozrzeźbianie tego dodatkowo, takie rzeczy faktycznie one są potem, no fajnie to podkreśla całą formę. No, niechże to się zapisze. Dobra, zapisało się. I teraz tak, tutaj sobie skopiujemy te lampy. Wezmę tutaj, włączymy tagi, linie pomocnicze. Damy sobie jedną lampę tutaj. Powiedzmy, o, wyśrodkujemy w tą stronę. Drugą lampę tutaj. Wytniemy je stąd, wkleimy je tu. Tak. Może nawet trzecią damy pomiędzy nimi. Przez dwa. I tą wywalamy. Możemy je troszkę odsunąć w sumie. I nawet możemy spróbować pokusić się o te LEDy tutaj. O te paski LEDowe wewnątrz. W sumie czemu nie? Czyli wchodzę do jednego z nich, do obiektu. I tutaj wprowadzimy sobie. Teraz mam tą bezpieczną ramkę włączoną, więc dlatego to tak wygląda. Te paski boczne. Robię sobie po prostu pasek 02, grupuję go, wchodzę do grupy i robię kilka kopii w dół. Raz, dwa, trzy. No i teraz na te paski można by nałożyć po prostu meshlight, czyli światło z siatki convert to meshlight click. On nam co stworzył. Od razu tego meshlighta można sobie nałożyć na warstwę V-Ray meshlight albo V-Ray światło. Przełączam to na V-Ray światło i chodzi o to, że zobaczcie, do rysunku technicznego będzie nam to przeszkadzało, więc dobrze jest mieć nad tym kontrolę, po prostu na warstwie. I teraz od razu jak tego meshlighta mamy, no to tutaj wchodzę na meshlight i to jest ten meshlight 30, tak, czyli to jest kominek półki, na przykład LED. No i tam na przykład mocy gdzieś, nie wiem, z 60, barwę światła taką samą, no i powinno nam to trochę też upiększyć ten efekt. No i tutaj ten kominek widok 1, chociaż teraz nie będzie tego widać, no ale dobra, to powtórzymy jeszcze raz, zrobimy z tego samego ujęcia, ale na niższej rozdzielczości, bo już będziemy mieli światło. Dodamy sobie na przykład proporcje, no na przykład 1700 i może na mniejszej, może na 6 max subdivsów, 40, ok. Odpalimy. I powinno to teraz pójść. Powinno to pójść sprawniej. Tylko chyba zmniejszę kąt kamery. Spróbuję dać 60 albo 65. Trochę wyżej. Albo nie, już bez kombinacji. Niech jest dokładnie takie samo ujęcie. Żeby po prostu można było porównać dwa widoki. I sprawdźmy teraz. Trochę powinno się nam to tutaj rozjaśnić. Tak, no, gdzieś tutaj nam to światło błyszczy. Już od razu to, myślę, będzie wyglądało lepiej. Tutaj te LEDy nam się odbijają. Te paski, chociaż nie wiem czy do końca, czy te odbicia tych pasków LED to jest dobry pomysł. No, zaraz zobaczymy. Natomiast, jak widzicie Państwo, znacznie szybciej się to liczy, tak czy owak. Tutaj mamy te błyski, też coś się tutaj podziało lepszego. Także zaraz zobaczymy. Jeszcze jak wprowadzimy ten lens effects, czyli efekty soczewek, to powinno już w ogóle wyglądać dobrze. Na moment, przepraszam.
Czy jeszcze jakieś pytanie jest w międzyczasie od którejś z pań? Ile z pań już w ogóle zaczęło faktycznie ten projekt robić w SketchUpie, modelować? Bo wiem, że w kole już macie rozrysowane, większość z was, ale ile osób zaczęło już to wprowadzać faktycznie do SketchUpa i coś tam modelować? Ja już mam troszeczkę. I no ja też troszkę. Natrafiają pani na problemy, czy idziecie z tym do przodu w miarę? Na razie. Ja mam są modele i raczej ich brak. I brak czasu, żeby wymodelować sobie to samemu. No, ale wie pani. Widziała pani, no na przykład tutaj ja też nie miałem przed chwilą tego kominka, miałem tylko ten wkład. No, teraz już jest cały kominek, cała zabudowa, także no, wiadomo. To jest tylko tak. Tylko nam no. zajmuje 5 razy tyle czasu, co panu. No, panu ja to rozumiem, ale wie pani, no, kiedyś tam mi na przykład robota, którą dzisiaj potrafię zrobić w 7 godzin, jak zaczynałem, to zajmowała mi 70 godzin, no ale to jest ten. To trzeba po prostu przetrwać jakoś, nie? Ale im też więcej mi się tak im wydaje. Więcej się tego zrobi, no to tym po prostu sprawy będą szły lepiej. Więc. A jest to tak naprawdę, no. Wiecie, klienci mają różne życzenia, więc no trzeba i tak sobie z tym potem umieć poradzić na koniec dnia. Oczywiście, no, jeżeli chcecie robić też jakieś ciekawsze projekty, prawda, bo jak to mają być zawsze jakieś proste formy, no nie wiem, no dla mnie to jest trochę nudne, szczerze mówiąc. Ja wolę zdecydowanie jakieś klimaty, no, większe wyzwanie, nie? Ale tutaj na przykład, jeżeli chcemy nakładać materiały, no to musimy najpierw wyszukać dostępne, które są na rynku, no bo no jednak tak. Z takiej strony, która daje gotowe tekstury, no to nie wiemy na przykład, jak się nazywa taki marmur, tak dokładnie, gdzie go dostaniemy. No tak, zgadza się. Tak, musimy znaleźć. Natomiast może pani założyć, może pani założyć, no bo to nie musi być idealnie to samo. To może być tylko podobny wzór, na przykład podobny rysunek tych słojów, tych żył. Bo też jest ciężko często uzyskać od producenta konkretnego jakieś ładne zdjęcia, czy nawet, no, w ogóle ciężko jest czasem uzyskać, bo oni tego nie chcą udostępniać, albo gdzieś tam są jakieś malutkie rozdzielczości tych rzeczy, tych, no, po prostu materiałów. I niestety, no, trzeba się z tym liczyć, że może być problem. Także jeżeli potem można się posiłkować takimi materiałami zastępczymi, czyli po prostu z takich stron nawet, no to ja myślę, że trzeba to robić. I tak samo, jeżeli ma pani na przykład jeden rodzaj, porządną teksturę zrobioną jakąś, taką czy inną, i stwierdza pani, ok, no to wygląda dobrze, ale jedyne, co potrzebuje, to potrzebuje inny kolor. Więc wtedy tak naprawdę nawet na tych stronach, tak jak właśnie ten Ambient CG, to ściąga pani jakiś na przykład rodzaj drewna, no nie, powiedzmy, nie wiem, weźmy sobie tutaj kategorię wood, no i mamy jakieś tam na przykład, no nie wiem, takie drewno. I stwierdza pani, ok, te słoje mi pasują, ale, chociaż te są brzydkie, dodajmy inne, na przykład te. Te słoje pasują, ale chcę mieć zupełnie inną barwę. I wtedy można po prostu zrównać te materiały. Już pokażę, jak to zrobić. Rozpakujemy sobie to i załóżmy, nie wiem, jakiś tam barlinek, drewno. Załóżmy cokolwiek, oni z barnika chyba robią podłogi głównie, no ale powiedzmy, chcielibyśmy wyrównać ten materiał, czyli chcielibyśmy mieć taki o tym kolorze materiał na tamtym materiale. Więc możemy sobie to po prostu bardzo łatwo wyrównać, jeżeli zapiszemy jeden i drugi, tak, barlinek, ok, i można po prostu otworzyć ten materiał w, no czy to w Photoshopie, czy w Gimpie, ja to robię w Gimpie darmowym. Część z państwa korzysta z Photoshopa, z tego co kojarzę. I teraz tak, mam ten materiał, robię sobie z niego kopię i po prostu tutaj na pulpit, tak, już chwila, to sobie zminimalizuję, to zminimalizuję. Ok, i biorę ten barlinek i zrzucam po prostu na tutaj. I teraz mam te dwie tekstury. I teraz mogę zacząć po prostu, tu mam kopię zapasową, to jest ta kopia, a tu mam ten, który chcę modyfikować, pod spodem. I biorę po prostu kolor, wyrównuję kolor najpierw, znaczy jasność mniej więcej. Potem biorę znowu kolor i hue saturation i zaczynam się bawić tym hue troszkę. I gdzieś tam w stronę bardziej, o, może coś takiego. Potem saturację na przykład, troszkę
Wzmacniam jasność, lightness. O, coś takiego. Lightness trochę do przodu. Dobra, i teraz znowu idę do kolorów i levels, poziomy. No i spróbuję ją po prostu mniej więcej, o, złapać coś podobnego, no nie? Potem ewentualnie znowu nasycenie kolorów. I to hue znowu próbuję jakoś tam modyfikować. O, może tak. No i staram się po prostu dojść do takiego momentu, że już stwierdzam, ok, to już by mogło się nadać, to już mógłby być ten materiał, no nie? Czyli wtedy po prostu sobie wyłączamy tą warstwę, która była tylko tym podglądem, no i potem idę do pliku, eksportuję to jako nowy kolor. Czyli wykorzystuje pani tą samą mapę, ale zmienia jej kolory po prostu na tej zasadzie. Czyli to można, i to jest tak naprawdę najprostszy sposób, bo potem ma pani te wszystkie mapy, no nie? One dalej są zrównane ze sobą. To jest fajne właśnie. No, można ze wszystkim tak robić, prawda? Tak, praktycznie z każdym. Nie ma tutaj problemu żadnego. Więc tak jak mówię, dobrze jest korzystać z tych gotowych tekstur, ale można zawsze nie zmienić te kolory, ten kolor bazowy, czyli no, tą teksturę, którą podpinamy do SketchUpa, czyli jakiegokolwiek innego programu. Dobra, zobaczmy jak ten kominek. Mogę mieć jeszcze pytanie jedno. Tak. Bo właśnie jak używam tego światła mesh light, to przy renderowaniu wychodzi mi po prostu czarna kulka. Na przykład jak na kulę nakładam, już wiem. Czarna wychodzi. Wynika to z tego, że ma pani odwróconą płaszczyznę na obiekcie. Już pokażę, na czym to polega. Okay. Załóżmy, pewnie ma jakąś pani żarówkę czy coś takiego, nie? Tak. No. I ta żarówka, jak sobie pani sprawdzi, ona na bank jest odwrócona w drugą stronę. Czyli załóżmy, mielibyśmy taki, no nie wiem, taki torus. Powiedzmy w tą stronę. O, tak. To sobie zgrupuję razem. O, taki obważanek. I teraz ten obważanek by był odwrócony w drugą stronę. Czyli taki. Tylko że on ma na sobie materiał. Jakiś materiał prawdopodobnie ma. Tak. I nie zauważa pani tego, że on jest odwrócony nieprawidłowo. To widać dopiero na trybie monochromatycznym, czyli tutaj. Jak się przełączy, no nie? Na monochromatyczny. Tutaj tego nie widać, na kolorach. Ale to skutkuje tym, że jak teraz nałożymy ten mesh light, to tutaj w światłach, czyli to jest ten mesh light obważanek. O. Czy ten torus. No dobra, już się trzymajmy tej nazwy. Damy to na przykład na 100. No i teraz odpalę próbę. Czyli tak, wyłączymy ten. Damy z powrotem 16 na 9, tam powiedzmy nie wiem. Kominek mamy pikseli. Zapisany. Przepraszam, kominek mamy zapisany. Tak, wszystko jest zapisane spokojnie. I tutaj mamy ten obważanek. On jest jako jednostronny. Nie jest ta funkcja double sided. Ona domyślnie jest wyłączona, double sided. I teraz niech pani zobaczy, czym to skutkuje. Jak odpalimy próbę na renderze, to obważanek będzie czarny. No właśnie i tak wychodzi mi i nie I wiedziałam. To wynika właśnie z tego, jeżeli ma pani teraz dwie opcje. Najlepsza opcja to jest jednak to obrócić na biało, czyli na trybie widzimy to, no nie, obracamy reverse faces, odwróć płaszczyzny. To jest jeden sposób. I teraz on się już pojawi normalnie jako świecący materiał. A drugi sposób, jeżeli by coś było namieszane, to można po prostu włączyć tą funkcję materiału. No już świeci, tylko świeci słabo, bo jest po prostu 30 mocy. Drugi sposób jest taki, czy tam 100. A drugi sposób jest taki, że po prostu włącza pani w opcjach tutaj double-sided, dwustronny. I wtedy nawet jeżeli on byłby odwrócony w drugą stronę, czyli na monochromatycznym go przełączę na zielono, to on i tak zaświeci. Dlatego, że ma dwustronne, z dwóch stron płaszczyzn będzie emisja światła. Także to powinno rozwiązać problem tej żarówki, nie? Na tej Super. Zasadzie. Bardzo dziękuję w takim razie. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze pytanie, bo mi się przypomniało przy koleżanki pytaniu. Tak? A propos tekstur, bo mam problemy z nimi ostatnio. Jeden problem jest taki, że na jakby różnych obiektach one się bardzo różnie rozciągają i na niektórych wyglądają ok, a na niektórych się po prostu Mimo rozciąga. Faktu, że teoretycznie w SketchUpie wyglądają dobrze, tak? Czy właśnie na SketchUpie się pani rozciągają? Nie, na SketchUpie się rozjeżdżają. Okej. Okay. No to przyczyną prawdopodobnie jest to, że ma pani jakoś dziwnie pogrupowane te rzeczy. Albo na przykład, jeżeli pani sobie zgrupuje obiekt, załóżmy, no i potem go sobie zacznie rozciągać, czy w ogóle, zanim nałożymy teksturę, to zaczniemy go rozciągać i on wtedy prawdopodobnie, no, on się zwęża czy rozszerza, no nie?
I po prostu no sposobem na to jest czasem rozbicie tej geometrii, czyli rozbijamy i nakładamy to jeszcze raz i potem grupujemy ponownie. Więc to zależy od obiektu. No jeżeli ma Pani wielokrotnie zgrupowane jakieś elementy, coś ściągniętego na przykład z warehouse'a czy skądś tam, no to przyczyna może być właśnie taka, że coś tam jest za bardzo pogrupowane, coś tam jest pokręcone. Zazwyczaj rozwiązaniem problemu jest właśnie rozbicie takiej geometrii. Czyli jeżeli ma Pani na przykład, nie wiem, wielokrotnie zgrupowane elementy, no to trzeba to jakoś mądrze porozbijać i potem postalać ponownie. Czyli tu byśmy mieli na przykład to jeszcze raz zgrupowane i potem nakładamy, tu nakładamy, tu nakładamy, to rozciągniemy i tak dalej. No i potem wszystko się nam, o tu się nam na przykład rozciągnęło, dlatego że nie nałożyłem elementu na grupę. To może być kolejna przyczyna. Nałożyłem obiekt, znaczy materiał na grupę, a nie na płaszczyznę. Więc zazwyczaj też rozwiąże to Pani właśnie wchodząc do grupy i po prostu nakładając materiał bezpośrednio na płaszczyzny luźne. Bo wtedy też to mapowanie powinno się ustawić prawidłowo. Ewentualnie można spróbować w teksturze tutaj dać reset position, czyli resetuj pozycję. No tylko w tym przypadku on nam to rozciągnął z powrotem, ale tak jak mówię, najprostszy sposób wejść do oporu, do materiału i spróbować nałożyć materiał jeszcze raz. Wtedy powinno to pomóc. Mam nadzieję, że jakoś Pani pomogłem i jeszcze dodatkowo oczywiście ma Pani możliwość tego nakładania tym triplanar projection. No bo zobaczcie tutaj na przykład, jak zaokrągle, powiedzmy tam, nie wiem, 2 cm i z 6 segmentów. Corner wyłączony, dobra, daję generuj. I on mi generuje ten materiał, znaczy to zaokrąglenie i teraz nałożę materiał i mam coś takiego. Jest to pociachane, widać na tej pionowej zwłaszcza. Widzicie, nie rozkłada nam się prawidłowo. Więc żeby to naprawić, można po prostu użyć tej funkcji triplanar projection. Czyli można na zewnątrz grupy, V-Ray UV Tools, triplanar projection world i on powinien mi to ustawić lepiej. Czyli są cięcia teraz na środku tej bryły. Bo cięcia zawsze gdzieś muszą wystąpić, to jest nieuniknione. Natomiast lepiej jak są po prostu te... to mapowanie jest jakby bardziej optymalne. Jest też oczywiście ten F6 Through Paint. Fredo 6, Fredo Tools znaczy się i Through Paint. I ten Through Paint też często nam może pomóc załatwić sprawę, ale to jest głównie na kładach. To jest w przypadku łuków i cegieł. Nie pamiętam, czy to Państwu pokazywałem, ale mogę pokazać, o co chodzi. Jak mamy jakieś elementy, na przykład, no właśnie, głównie łuki, jakieś tam ceglane, czyli gdzieś, powiedzmy, będziecie robiły projekt w kamienicy i okaże się, że trzeba właśnie odwzorować takie łuki, to zawsze jest problem z nałożeniem tych tekstur, bo ta tekstura się nam nijak nie chce prawidłowo nałożyć, ale jest na to sposób. Można, o, zrobimy coś takiego i tutaj muszę znowu ściąć te rogi, czyli wymodeluję sobie ten łuk ceglany, tutaj drugi róg, to zetniemy i tutaj będzie trzeci też ścięty. I teraz ten łuk, kopiuję sobie te części, raz, dwa, tutaj zespawam to w całości, Ctrl-C kopiuję, tutaj wklejam, Shift-V i robię wyciągnij wzdłuż i tutaj mamy te kłady teraz, czyli to są czworoboki, czworokąty. I teraz jak nałożę materiał, wezmę sobie po prostu tą cegłę ze SketchUpa, o, na przykład Tom, którą, dobra, nie będzie ten Brick Antique. Nakładam materiał i zobaczcie, robi się coś takiego. Ale jeżeli wezmę ten od Fredo 6, to Fredo Tools i dam sobie ten Through Paint, powinno mi się to nałożyć prawidłowo, jeżeli mam opcję wybraną, ten quad mesh, czyli to są te kłady. Czyli tak, zrobi się to. Aha, te są nie... dobra, muszę te usunąć. Czyli rozbiję, explode i spróbujmy jeszcze raz. Czyli quad mesh, rozbiłem krzywą. No, dobra, chwila. To usunę. I teraz te, raz i dwa. I teraz... jeszcze raz. Teraz powinno wyjść. F6, Through Paint. I czemu nie wychodzi? Ok, jeszcze raz. Ha. Ciekawe rzeczy się tu dzieją. Wiecie co? Dobra, to może... Nie wiem, dlaczego mi tego nie chce. Chyba, że mam to muszę to odgładzić. Dobra, chyba dlatego. Już. Ok, i teraz spróbuję ponownie i zobaczę, czy teraz się to da zrobić. Through Paint,
Czemu on mi tego nie chce złapać? Mam niby kłady wszędzie. Albo spróbuję jeden tylko złapać. Through paint. Okej, okay. No dobra, teraz łapię. Mogę całość zaznaczyć. Dobra, spróbuję to jeszcze raz wygładzić. I teraz ponownie. Nie wiem dlaczego nie chce mi złapać wszystkich naraz. Zazwyczaj nie ma z tym problemu. Bo pan komuś pokazuje. Chyba tak. O, dobra, wreszcie. No dobra, jest. Złapało. Gdzieś. Oj, widzicie, teraz mogę to przesuwać. I on mi dopasowuje to do kształtu po prostu tego łuku na tych kładach. I teraz to samo trzeba by było zrobić. Tutaj też to możemy przesunąć. Można to oczywiście przeskalować, zmniejszyć proporcjonalnie, żeby one te cegły nam się zgrały mniej więcej. No nie wiem dlaczego to nie chciało wskoczyć, szczerze mówiąc, no ale wskoczyło wreszcie. Dobra, no i teraz, oj, tutaj z tej strony to samo, czyli F6, through paint, klik. No i oczywiście też trzeba było to jakoś dopasować, może rozszerzyć troszkę. I on nam daje możliwość jakby tego, czego no nie ma w SketchUpie w sposób jakby oryginalny, no nie? Dopiero używając tej wtyczki można sobie to rozciągnąć. To sobie rozciągniemy w dół, tak. I tutaj można spróbować nałożyć ten materiał raz i dwa. No, tutaj nam to rozciągło, ale to trzeba by było po prostu skorygować. Dobra, czyli tak jak mówię, no to jest to through paint, tylko trzeba by się z tym oswoić, no nie, z tym narzędziem, ale tak jak mówię, do łuków, czy w ogóle do kładów, do obiektów, które mają kłady, często jest tak, że jak ściągniecie jakiś na przykład materiał sofy, znaczy jakiś model sofy, czy coś w tym rodzaju, no to wtedy tam ona też jest oparta na kładach i też można tkaninę w ten sposób płynnie rozkładać sobie, czy jakieś poduszki i tak dalej, tego typu rzeczy. Dobra, to słuchajcie. Ale rozgrupowanie i zgrupowanie zadziałało nam. Tak, zadziałało? Super. Dobra. No może przepraszam jeszcze. I teraz tak, zostało nam jeszcze ustawienie tego do layouta, czyli popatrzcie, możemy, bo na przykład, no nie chcę, wiadomo, nie chciałoby się nam tego za bardzo, czy no nie jest to tak, że nie da się tego zrobić, ale byłoby to czasochłonne, żeby taki kominek właśnie no, narysować ręcznie potem w Corelu, więc no siłą rzeczy trzeba zrobić albo eksporty do PDF-a, do Corela potem, albo po prostu załatwić sprawę w layoucie, więc my załatwimy sprawę w layoucie tutaj. Czyli daje rysunek techniczny linię i dam sobie ten tryb wyświetlania, albo tak, linie ukryte płaszczyzny, o, dobra. I teraz profile dam na 1, żeby nie przesadzać z grubością. I robię przekrój, czyli pierwszy przekrój będzie w tym miejscu, narzędzie przekroju, klik, strzałka w lewo, klik, dociągam, no i tutaj stawiam pierwszy, daję dopasuj widok, czyli wybieram ten przekrój pomarańczowy, klik, dopasuj widok, align view, no i daję sobie kamerę przerzutowania równoległym, parallel projection, tak, wyłączam płaszczyzny przekrojowe, aktualizuję rysunek i tutaj, tu by się przydało teraz włączyć mgłę, bo widzicie, ta kuchnia jest widoczna, tutaj jest widoczna ta część, drzwi wejściowe też częściowo są widoczne, mgła spowoduje nam, że nie będzie widać tych części na drugim planie. I ona często bardzo może nam tutaj pomóc. O, robi się coś takiego. Czyli tym suwakiem mgły troszkę trzeba przeciągnąć. Można tam delikatnie jakoś to zostawić, ale ogólnie pomaga to w czytelności. Albo całkiem zlikwidować. No można też tak naprawdę całkiem zlikwidować, ale zostawię tak minimalnie, żeby gdzieś tam było coś widać, że jest część dalsza, ciąg dalszy. Jakieś schody chociażby. I teraz tak, tutaj ten fog jeszcze z drugiej strony pociągnę, o, żeby przeszło, o, żeby było bardziej wyraźne, żeby ten kominek był bardziej wyraźny. No i tworzę sobie pierwszą scenę, to będzie kominek widok front. Widok front. Tak, i potem druga scena to będzie kominek widok boczny. Zrobię tylko z jednej strony, no bo nie ma potrzeby z dwóch, bo to jest ten sam widok. Czyli robię przekrój. I wyłączę tą mgłę na chwilę, bo nie widzę przekrojów.
I to jest ten aktywny pomarańczowy, dopasuj widok Align View. No i teraz przybliżam, wyłączam płaszczyzny przekrojowe, przybliżam się, włączę sobie tą mgłę ponownie, tylko ona, trzeba ją jakoś inaczej dopasować do każdej sceny. Tak, coś takiego. O, to wystarczy. I to będzie scena kominek, widok, bok. Bok. Tak, to będzie druga scena i teraz mogę sobie też zrobić je w kolorze. Czyli po prostu rysunek techniczny, kolor przełączam. I tutaj widać od razu, że półki mają być białe, ramki wokół półek, ta zabudowa, ten korpus ma być czarny, w czarnym marmurze, w czarnym kamieniu, czyli będzie kominek, widok, bok, kolor. Tylko że też jak macie już w jednej scenie zapisany dany styl, to możecie sobie w layoutie niezależnie przełączać, więc tak naprawdę nie ma potrzeby robić kolejnej sceny, no ale już tutaj zróbmy to, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji. O, i tutaj będziemy mieli w kolorze, to będzie kominek front color. Czyli tak, kominek, widok, front, kolor, a to będą po prostu widok, linie. Linie, bok, linie. Tak, i teraz te sobie wyłączymy z animacji i mamy raz, dwa, trzy, cztery. Teraz ze dwa przekroje, myślę, że nie byłoby złym pomysłem jeszcze, przekroje boczne, czyli tu będzie jeden. No i cały ten, jak widzicie, ten element się nam będzie fajnie kroił. Align view, dopasuj widok, przybliż się. O, i tutaj, tu jest ten mesh light, o którym wspominałem, to jest ten problem. Właśnie z tymi znacznikami światła tutaj, bo one są widoczne. O, i tutaj zrobimy sobie w ten sposób. I będzie kominek, rzut, albo przekrój poziomy 1. Tak. Teraz te mesh lighty zlikwidujemy. Czyli edycja 0F parter. Te mesh lighty trzeba je po prostu dać na warstwę. Czyli tutaj, o, przełączam na V-Ray mesh light i tutaj tego IES-a też dam na V-Ray mesh light i zmienię nazwę po prostu na V-Ray światła. To będzie zbiorcza warstwa. I teraz jak to wyłączę, to dzięki temu nie będzie mi to przeszkadzało. I teraz druga scena. Tutaj mamy tak, przekrój poziomy 1 i teraz będzie przekrój poziomy 2, czyli robię następny przekrój i po prostu dźwigam ten aktywny przekrój, daję go wyżej i tutaj robię sobie, o, taki przekrój powinien załatwić sprawę, no bo pokazujemy tą wnękę, no więc dobrze by było faktycznie pokazać to w pełni, czyli tu są te, no, elementy dość istotne w tych wcięć, tych półeczek. Kominek, przekrój, poziomy 2. No i dobra, i mamy teraz tak, oczywiście to co mówiłem wcześniej, można to przełączyć na tryb już w samym layoutie na rysunek liniowy. Więc teraz jak to mamy, może jeszcze ewentualnie przekrój, chociaż nie, przekrój. Chociaż dobra, możemy jeszcze jeden przekrój zrobić, czyli mamy widok bok linię, to tutaj z tego możemy jeszcze zrobić przekrojówkę. Czyli damy sobie, o, tutaj na środku nawet, żeby ciało też przez rurę. No, tylko ta rura teraz oczywiście, no ją możemy w layoutie zamaskować, to nie jest problem. Myślę, że to załatwi sprawę. Ten przekrój, align view, dopasuj widok. I teraz rzecz taka jest tylko, że trzeba by wyrównać te rysunki do siebie, bo jak zapiszę sobie teraz ten widok, kominek, przekrój, bok. To zobaczcie, tu przełączam raz i dwa. Czyli ten mam nieprawidłowy. Daję sobie ten widok bok linię, włączam tą scenę nieprawidłową, czyli jestem na tej prawidłowej, włączam nieprawidłową jednym kliknięciem, wybieram ją na liście, wyłączam camera location, włączam ponownie. I teraz jak przełączę, to on mi od razu zachowuje pozycję kamery i do layouta to będzie bardzo po prostu dogodna sytuacja. I teraz tak, zapisujemy. Idę do, wyślij do layout, chyba że już mam ten, nie, dobra, wyślij do layout, bo chyba nie mam tego rysunku, bo go nie dawałem tam. Dobra, wybieram na przykład A3 Landscape. Ok,
No i daj plik, zapisz jako. I teraz tak. Tak. 19, dobra, grupa trzecia, tu będzie layout. Layout, rysunki techniczne. I będzie A3, kominek, rysunki. No i teraz prawym przyciskiem sceny i wybieram kuchnia, kominek, front, linie, jest OK. I teraz skala jest 1 do 12, damy 1 do 20. Powinno się nam tu zmieścić w sam raz. SketchUp model po prawej stronie, grubość linii od razu na przykład daję na 0,3, żeby nie były zbyt grube. No i sobie kadruję. Raz, wyłączam w Object Snap, czyli przyciąganie obiektów w czasie kadrowania, żeby mi to nie przeszkadzało. No i te stropy, grubości stropów można w sumie zostawić, bo one nie będą nam tutaj, raczej pokazują sedno sprawy też, to jest dość istotne. Tutaj mogę ewentualnie troszkę poszerzyć z tej strony. No i teraz mam tak, jeden rysunek, potem robię sobie kopię z kontrolem i shiftem na końcu, znaczy puszczam klawisz myszy, na końcu puszczam kontrol shift. I przełączam sobie po prostu styl wyświetlania na kolorowy albo, chociaż tak, mogę kolor. Dobra, to będzie drugi rysunek, potem trzeci rysunek, widok boczny, czyli zmieniam scenę, widok bok, linię. To będzie jeden, raz, kadruję w drugą i to będzie tutaj ten kolorowy i drugi będzie w czerni i bieli, czyli styl wyświetlania ukryte płaszczyzny. To będzie trzeci i jeszcze ten przekrojowy będzie czwarty. Czyli teraz daję scenę i po prostu zmieniam w scenę przekrój bok. To będzie raz. I tutaj to cięcie, no właściwie to cięcie nam tutaj nie jest potrzebne. To co mówiłem, jak chodzi o maskowanie tej linii, to po prostu biorę narzędzie Shape Style, narzędzie linia, znaczy się w panelu styl kształtu, daję tylko samo wypełnienie, no i rysuję sobie wypełnienie. Raz, dwa i taką maskownicę. No i to nam tak naprawdę wystarczy w tym wypadku, żeby pokazać sedno sprawy. No i teraz te przekrojówki jeszcze, czyli tutaj mamy jedną, to w ogóle włączę marginesy w ustawieniach dokumentu w papierze. Dam na przykład 4 mm z każdej strony druku i linię marginesu, rozdzielczość wyjściowa wysoka w PDF-a. No i zapisuję, zrobię sobie ten przekrój tutaj jeden. Czyli robię kopię tego rysunku, sceny, widok, przekrój poziomy 1. Obrócę sobie to w drugą stronę, czyli 180 stopni, 180, Enter. Tak, i teraz styl wyświetlania zmienię po prostu na rysunek techniczny, ukryte linie, żeby te przekrojówki lepiej nam wyglądały. Czyli widzicie, cały czas korzystamy po prostu z tych danych SketchUpowych. Tutaj będzie jeden przekrój. No, ta ramka może w sumie zostać, bo ona też jest tutaj istotna. Złapiemy sobie za ten może bok. Włączę przyciąganie obiektów. Wyrysuję sobie krechę w dół. Jedną, tylko muszę mieć stroke włączony. Jedną tutaj, drugą tutaj z prawej. Tak, i teraz łapię za ten element. Tutaj mam ten celownik na środku. Ten celownik dociągnę sobie do tego miejsca i dociągam do kreski, puszczam. No i on mi się wyrównał tutaj. Raz, potem z drugiej strony to będzie, tutaj też nam się powinien wyrównać. Muszę się tylko przybliżyć. Wyrównujemy i tutaj będzie drugi rysunek, czyli ten dociągniemy, tylko jeszcze raz zaznaczam. No właściwie mogę to zrobić nawet bez tych linii pomocniczych. Zaznaczam ten rysunek i biorę ten celownik, przeciągam do tego miejsca, na przykład o tego. I teraz robię kopię z kontrolem i dociągam do tego samego miejsca po prawej stronie. Czyli tym celownikiem dociągam tutaj do rogu. No, przeskoczy. OK, puszczam. Powinno wskoczyć. OK. Trochę bardziej, minimalnie bardziej. O, dociągnęło. No i teraz, jak mamy te rysunki, spróbujemy to jeszcze dać wyżej nieco, czyli wszystko zaznaczam,
Tutaj dam sobie te wyżej. Dobra. No i tutaj zostało trochę miejsca, na przykład jakieś perspektywy dwie. Możemy spróbować po prostu to wprowadzić jeszcze, czyli mamy tą kuchnię. Kominek widok 1. Tak. To jest, on jest odwrócony w drugą stronę, więc musiałem go obrócić znowu o 180. I wyłączam tutaj preserve scale on resize, zachowaj skalę podczas zmiany rozmiaru. I teraz po prostu sobie to ustawię, wykadruję. Tak, górą, dołem. Aha, muszę tak zmniejszyć. Tutaj zmniejszę i potem dam to preserve scale on resize. Zachowaj skalę podczas zmiany rozmiaru. No, będzie bardzo mały chyba tutaj, no ale dobra, zachowajmy tą skalę. Zobaczymy, czy się nam tu zmieści. Może się zmieści jako taki dodatkowy rysunek. No, w sumie chyba się w miarę zmieści. Tylko tak, jeszcze muszę na moment zgasić. Chwila, muszę to złapać jakoś tak bardziej. O, może teraz. Preserve scale on resize. Ok. Złapmy to. Nie, nie zmieści mi się. Jeszcze raz. Albo spróbuję dać po prostu skalę. Skala. Oj, włączyłem cienie. Shadows wyłączę. Skala. Spróbujmy dać 1 do 25. No nie, on nam teraz przełączy na rzutowanie równoległe. Ja chcę to mieć akurat w perspektywie, czyli wyłączam preserve scale on resize jeszcze raz. Zmniejszam to dużo bardziej. Ok, i teraz preserve scale on resize. I teraz spróbujemy to powiększyć. To jest taka miniaturka, wiecie, żeby pokazać tą formę faktycznie jako tam element pomocniczy. Ale no, nijak się tu chyba nie zmieszczę. Już próbuję za trzecim razem i nic. Więc chyba sobie to po prostu darujemy. Zrobię to na następnej kartce. O. Czyli tak, tutaj to będzie kominek. Rysunki techniczne. A tutaj będzie kominek perspektywa. Powielam kartkę. Tak, i zrobię po prostu dwa ujęcia. Czyli tu wywalam na tym, to wywalam, to wywalam. Tutaj daję sobie po prostu sceny. Kominek, widok 1. To będzie to ujęcie. Preserve scale on resize wyłączę. Zmniejszam. Teraz to preserve scale on resize jeszcze zmniejszę troszkę. Tak, preserve scale on resize damy tak, tu do góry, tu w dół, w prawo. Wyłączę przyciąganie obiektów. Tu w prawo, tu w lewo. Ok, dociągniemy troszkę w tą stronę, tutaj w tą stronę. Ok, jak to nam wskoczy teraz? Ach, jeszcze muszę zmniejszyć, musicie wybaczyć. To jest trochę czasem upierdliwe, jak chodzi o zmniejszanie tych elementów. Jeszcze to zmniejszę. Ok, teraz powinno wskoczyć już, powinno chyba wystarczyć wreszcie tego miejsca. Tak, dobra, wystarczy. Ok, i tutaj w tą stronę i teraz mogę, tak, ten jeden widok będzie w kolorze, tylko dobrze było mu włączyć cienie, czyli shadows, właściwie use sun for shading, coś takiego jak use sun for shading, czyli użyj słońca do cieniowania. Tutaj w zakładce cienie, to jest to, użyj słońca do cieniowania. Klikam na to i teraz mogę rozjaśnić po prostu ujęcie. Bo tam jest bardzo ciemne i to będzie jedno. I tutaj zrobię to samo. Use sun for shading. I to będzie drugie. I daję zapis. Jak się zapiszę, to zaktualizuję rysunek. Tak, wracam na layouta. Prawym update model reference, zaktualizuj rysunek. Wszystkie mi zaktualizował. No i teraz mogę wreszcie zrobić drugą kopię tego rysunku i na przykład zrobię sobie to z lewej, z prawej w ten sposób, a tutaj jeszcze spróbuję ten frontowy, albo nie, zrobię to tak. Jeszcze ten drugi jako, o, albo trzy rysunki obok siebie. Może się tu zmieścimy. Tak, coś takiego. I jeden będzie w liniach, drugi będzie w ukrytych liniach, znaczy tak, jeden w kolorze, ten w środku może w kolorze, tutaj będzie scena, styl wyświetlania, damy sobie ten rentgen, o, a tutaj będzie w trybie linii ukrytych i w ten sposób może to jakoś będzie wyglądało, chociaż może lepiej będzie najpierw kolor, potem, tak, najpierw będzie w kolorze,
sens techniczny kolor, potem będzie rentgen, a potem będzie... No, niech to zostanie w taki sposób. Można jeszcze dodać na przykład ramki, czyli tutaj w panelu Shape Style mamy kontur, to będzie jeden. Albo można dać ramki zaokrąglone, bo one czasem fajnie wyglądają. Czyli zrobię sobie po prostu coś takiego. Daję jedną ramkę. Potem tą ramkę sobie skopiuję obok. Druga ramka. I zrobię po prostu coś takiego jak maskę, utwórz maskę przycinającą. Czyli zaznaczam jedno i drugie. Daję Create Clipping Mask. I teraz tutaj znowu Create Clipping Mask. Prawym przyciskiem Create Clipping Mask. Tutaj znowu Create Clipping Mask. I teraz te trzy elementy, widzicie, tu nam się to już pojawiło. Tutaj nie widać, bo jest biały, ale jak włączymy na tych wszystkich trzech elementach Stroke, to mamy coś takiego. Czyli taki po prostu fajny łuk się nam robi na tych grafikach. No i teraz mamy coś tutaj w taki sposób. Czyli tutaj ujęcia w rysunku technicznym typowo. A, ten mi się, widzicie, jeszcze tego nie zaznaczyłem i mi się to rozjechało. Czyli tu mamy ujęcia w rysunku technicznym, a tam mamy ujęcia w perspektywie. No i jak wykonawca by dostał taki rysunek, wydaje mi się, że no, nie byłoby dodatkowych zbędnych pytań. Chyba, że czy jest pani pewna tej sceny? może takie pytanie jedynie by było. Czy ma pani z czego zapłacić? Bo nie sądzę, żeby ten kominek był tani, tak ogólnie rzecz biorąc. Ok, no i teraz zapiszemy sobie, wyeksportujemy jako o, tu jeszcze zrobię jedno, bo w sumie mamy miejsce, to zrobimy po prostu w przekrój w kolorze. O, prawym style i kolor. Dobra. Chociaż zrobimy odwrotnie. Ten zrobimy w kolorze, a ten zrobimy w liniach. Ten zrobimy sobie w liniach. Style, linia. Ok. Tylko tak, to będzie scena przekrój poziom drugi. Aha, okej, okay, no właśnie, bo nie zrobiłem tego w sposób prawidłowy, czyli to będzie poziom taki. Dobra, to jeszcze zanim, bo nie zwróciłem na to uwagi. Mam dwa te same rysunki, powinienem mieć dwa osobne rysunki. Czyli tutaj zrobimy sobie też w kolorze. No i teraz to tłumaczy sedno sprawy. Te są wyższe, tu są te półki, a tutaj są, tu jest niższy poziom. No i teraz po prostu możemy wyłączyć, znaczy wyeksportować PDF. Tak, i tutaj sobie damy A3, kominek rysunki, PDF. Zapisz dwie strony, tak, wysoka jakość od wszystkie strony, pokaż. Nie tworzymy warstw programu PDF z warstw programu layout, to nie ma znaczenia dla nas, bo i tak nie będziemy tego PDF-a dalej edytować już w tym wypadku. No i mamy coś takiego. Czyli jakość jest no rastrowa, A3 format, wszystko jest myślę widoczne. Jeżeli byście panie chciały na przykład faktycznie już jakość wektorową, to też można w layoutie przełączyć na wektory, natomiast trzeba się liczyć z tym, że ten wkład kominowy, on mógłby nam tutaj trochę no zarżnąć ten tryb wektorowy, bo tutaj jest pełno detali, to jest bardzo szczegółowy model. Widzicie same, no te żeberka i wszystko, to jest tutaj pokazane. O, a tutaj druga kartka, no i mamy ujęcie, myślę, całkiem eleganckie. No i nie wiem, ile by to zajęło w rysowaniu ręcznym, ale raczej nie krótko. A też mamy po prostu, no, kiedy modelujemy takie rzeczy, mamy swobodę, no rozumiemy szybciej, co się dzieje w ogóle z tym projektem i tak dalej. Także wydaje mi się, że no, docelowo layout. Mam nadzieję, że się zgodzicie z tym. Dobra, to co? Mieliśmy w sumie do 15 po. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania dodatkowo? Tak, ja mam jeszcze jedno pytanie. Dobrze. Bo jeżeli rysuję w layoutie, narysowałam powiedzmy rzut kuchni przykładowo w skali 1 do 20 i chciałabym go zmienić na skalę 1 do 50, po zaznaczeniu i wybraniu w prawym zasobniku zmień skalę, w ogóle nic się nie dzieje. Layout mi tego nie przeskalowywuje. Czyli miała pani po prostu narysowaną, tak jak tutaj narysuję po prostu jakiś tam obiekt, miała pani bezpośrednio w layoutie wyrysowane, tak? Tak, tak. Okay. No to załóżmy, mamy jakiś tam element i przyjmujemy skalę, że on ma właśnie gdzieś tam
powiedzmy, skala 1 do 20, czyli tu jest ten rysunek skalowalny, to jest to. Tak. Rysunek skalowalny i dajemy utwórz rysunek skalowalny, no i wybieramy mu skalę, na przykład, że to jest w tym momencie narysowane w 1 do 20. I klikam. I on w tym momencie jest jako 1 do 20. No i teraz jak go zaznaczę, mogę mu przełączyć tą skalę w tym panelu, po prostu daję mu na przykład 1 do 50. Klik. I on mi go automatycznie zmienia. To samo no było, to samo było tutaj. Musiała coś pani zrobić w tej kolejności, najwyraźniej. Czyli najpierw trzeba zaznaczyć, tak jak mówię, rysujemy jakieś obiekty, zaznaczamy je, możemy je nawet zgrupować. No i teraz, na zgrupowanym się nie da, nawet nie wiedziałem. Czyli rozbijemy to, tą grupę, rozgrupuj. I teraz make scale drawing, czyli on nam z tego stworzy jakby grupę. Utwórz rysunek skalowalny, czyli musimy zaznaczyć obiekt, utwórz rysunek skalowalny, klik, wybierz skalę. Czyli tu wybiera pani znowu tą skalę, którą ma pani faktycznie, w której ma pani wyrysowane. Załóżmy, że teraz damy 1 do 25, no i mamy 1 do 25. Chce pani zmienić tą skalę, na przykład na 1 do 50, klik. I on nam to zmienia. I potem z powrotem 1 do 25, klik. I przelicza nam to automatycznie. No widzi pani, działa, więc najwyraźniej robiła pani coś po prostu, któryś etap był albo za wcześnie kliknięty, albo za późno. To jeszcze jedno pytanie, bo ja na przykład jak rysuję, to zanim zacznę jakąkolwiek linię rysować, to właśnie wybieram tutaj choose scale i na przykład 1 do 20. To nie ma znaczenia. Nie ma to znaczenia, bo jakby ten rysunek skalowalny jest tylko do obiektów, które pani wyrysowuje sobie w layoutie. Tutaj na rysunkach w SketchUpie, no to na przykład nie ma to znaczenia, bo to są elementy, które są z modelu. Więc jak ja chcę tu zmienić skalę, załóżmy, no bo mam tutaj 1 do 20, chciałbym na przykład dać 1 do 5, żeby dać pokazać 1 do 10, większy detal. No to daję 1 do 10 i on to przelicza automatycznie. Więc tutaj to nie ma znaczenia. Natomiast no tutaj jak pani zaczyna rysować linią, to tak jak mówię, no nie ma to raczej w tym momencie żadnego znaczenia. Chyba że no może pani od razu jakby faktycznie wybrać i zacząć rysować już w tej skali. Bo to można jakby zrobić na etapie już rysowania, tak jak pani widzi, na etapie rysowania linią. Ale można to też zrobić po, bo teraz mamy 1 do 1, daje 1 do 10, no i on to tak samo będzie zmieniał. Ale docelowo myślę, że łatwiej by było pani wprowadzić na przykład inwentaryzację bezpośrednio w SketchUpie. Czyli nie zaczyna pani od layouta, tylko zaczyna pani sobie od po prostu rysowania na płasko w SketchUpie, bo wtedy może pani sobie po prostu zrobić scenę w widoku od góry, i potem taką scenę sobie wyeksportować. No tylko, że to jest, wiadomo, no z jednej strony więcej zabawy, ale z drugiej mniej zabawy, bo po prostu mając ten rysunek na SketchUpie bezpośrednio, tą inwentaryzację wprowadzoną, no to nie musi pani się bawić tego ponownie potem wyrysować albo robić eksportu do DWG z layouta, tylko od razu ma pani te dane umieszczone w SketchUpie, potem można pracować z tym dalej. No ja na przykład ten budynek dokładnie w taki sposób robiłem, bo miałem tutaj te inwentaryzacje, pokażę wam to może. To było to. Te elementy wyłączymy, to wyłączymy. No tutaj kuchnia została i mam te wszystkie rysunki tutaj w JPEG-u. To było dla koleżanki robione. Wprowadzanie tej inwentaryzacji. Już niech się to włączy. O, i to było coś takiego, no nie? Po prostu parter, piętro, parę przekrojów, rzut dachu. I ten budynek był poszerzany w prawo. Czy tam, no, zależy od której strony patrzymy. I finalnie był taki. Po prostu powstało coś takiego z tej inwentaryzacji. No tylko, że ja go to dodałem tutaj te detale, bo potem się bawiłem z tym samodzielnie. Te jakieś kolumienki, pierdółki, żeby on po prostu jakoś ciekawiej wyglądał. Natomiast był wprowadzony po prostu z rysunków płaskich. Bezpośrednio w SketchUpie. A potem można to po prostu wykorzystywać już na etapie layouta, no nie? Także moim zdaniem dobrze zaczynać po prostu od SketchUpa, a potem dopiero wprowadzać to do layouta. Nawet jeżeli rysuje pani na płasko, no bo jakim jest problemem sobie na przykład, nie wiem, narysować rzut funkcjonalny właśnie na etapie SketchUpa, jakimiś też prostokątami, kwadratami i tak dalej. No, wydaje mi się, że jest to też całkiem tak naprawdę wygodny sposób rysowania. Ale no, to już wiadomo, zależy od upodobań. No, panie rysowały na początku w Corelu, więc pewnie jesteście bardziej przyzwyczajeni do rysunków na płasko. Natomiast w SketchUpie też można ustawić widok od góry i tak samo rysować sobie te rzeczy w rysunku, w widoku płaskim na początku.
Tak, Panie Adamie, to właśnie z tego wynika, że ja na przykład jestem przyzwyczajona i teraz troszkę potrzebuję więcej czasu, żeby się po prostu przestawić, ale tak jak Pan mówi, że rysowanie początkowo w 3D jest no, o wiele lepiej i później przerzucanie tego do layouta. No tak, znaczy wie pani, no po prostu no my jesteśmy istotami trójwymiarowymi. Widzimy w trzech wymiarach, no więc tak naprawdę człowiek lepiej postrzega, czy to jest dobry pomysł, czy proporcje się zgadzają, czy się nie zgadzają. Właśnie kiedy nawet w prostych bryłach, na przykład nie wiem, zaczynacie sobie modelować właśnie kuchnię czy coś, poustawiacie proste kostki i już widzicie o co chodzi, nie? A w takim rysunku, no na płasko, niby wszystko na płasko wygląda dobrze, ale gdzieś tam, no potem jak zacznie się to budować do góry, no to się okazuje, że nie do końca się rzeczy zgadzają. Zresztą to samo jest w rysowaniu w trzech wymiarach. No tutaj przykładowo, dobra, to już zapiszę, zamknę. Przepraszam. Tutaj mamy ten przykład z. Chwila, grupa trzecia, model. Nie, tu była już SWP wnętrza, modele. Dobra, i tu jest tak, Monika do wnętrz. Nie, to nie jest to, już. Okej, pliki mam tutaj. Wnętrza miniaturki, to jest tutaj dom pierwszy. I tu, jak robiłem schody z wczorajszymi, bo zrobiliśmy z jedną grupą właśnie schody, z drugą łazienkę, z trzecią zrobiliśmy kuchnię. I no tak jak te schody modelowałem, cały ten proces modelowania jest na YouTubie, to też możecie sobie tam no, prześledzić, zachęcam do tego. Tego materiału jest dużo, no bo wiadomo, każda grupa jest co innego, ale no tutaj też było wiele jakby problemów. Te schody trzeba było jakoś rozwiązać. Też to zrobiłem w takim właśnie klimacie, powiedzmy bardziej klasycyzującym, chociaż pewnie znawca klasyki by się złapał za głowę, jakby to zobaczył. W każdym razie to wszystko po prostu było jakoś tam wymyślane w locie, no nie? Żeby one faktycznie mniej więcej się zgadzały. Może pokażę o w trybie rentgenu, żeby to lepiej było widać. No i jakoś to tam ta koncepcja powstawała bezpośrednio podczas modelowania. No i też wychodziły różne problemy, no nie, że gdzieś tam coś się nie zgadzało, coś trzeba było inaczej rozwiązać, gdzieś tam się nie dochodziły, elementy się nie schodziły i tak dalej, i tak dalej. Także no nie wiem za bardzo, w jaki sposób można by to zrozumieć, jak te schody będą działać, jak będą wyglądać, jeżeli by się to rysowało najpierw na płasko. No byłoby to trudne. Oczywiście no byłoby to do zrobienia, ale jednak pewne niuanse dużo szybciej można wyłapać, kiedy rysujemy to w trzech wymiarach od razu, nie? No i te modele tak samo będziecie mieć do tego dostęp, bo to wszystko udostępnię, tam będą odnośniki do tych, w tych nagraniach na YouTubach, także każdy będzie mógł sobie to zobaczyć. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania są? Czy to by było na tyle na dzisiaj? Ok, czyli jeżeli chyba na tyle. Nie ma pytań, dobra, no to dziękuję za uwagę, nagranie się pojawi niebawem na kanale i ten model tego kominka, tak samo i layoutowe pliki, layoutowe dane też tam udostępnię, także będziecie miały Panie do tego wszystkiego wgląd. No. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo i wzajemnie. No i zdrowia zdrówka. Oczywiście i ładnych prezentów i tak dalej, i tak dalej. Także odpocznijcie, ale wszystkiego dobrego w nie porzucajcie w tej przerwie świątecznej i noworocznej programu, no to wiadomo, trzeba coś pracować, nie? Żeby sprawy szły do przodu. Bo inaczej wszystko wyparuje z głowy. Dobra, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.